Proszę Państwa, mój nauczyciel od łaciny na pierwszym roku studiów mówił tak. Później zaczęliśmy, to wcześniej skończymy. W związku z czym, z lekkim opóźnieniem zaczynamy sesję trzecią. To jest sesja, która jest kontynuacją sesji z poprzednich konferencji. Nazywa się Postępowanie w podatce w trudnych sytuacjach medycznych, część trzecia. No i zapraszamy z prawdziwą przyjemnością panią profesor Krystynę Pieszchałę z Zabrza. A czy ona nie za dużo ma dzisiaj? Nie, no nie, nie za dużo, nie za dużo, nie za dużo, sam raz. Pana profesora Andrzeja Członkowskiego z Warszawy i pana profesora Jerzego Kotowicza też z Warszawy. Warszawa rządzi, można tak powiedzieć. Nie, nie, dobrze, kobieta rządzi. Okej, okay. Będzie tak jak w Krakowie. Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością rozpoczynamy sesję popołudniową i zapraszamy nagrodzonego właśnie co? Pana profesora Adama Stępnia do wygłoszenia pierwszego wykładu tej sesji, napady padaczkowe w leukoencefalopatiach. Panie profesorze, bardzo prosimy. Kiedy pół roku temu Piotr zapraszał mnie na tą konferencję i zastanawialiśmy się nad wykładem, przyszła mi do głowy tak szybko, ad hoc, myślę, że może powiemy coś na temat napadów padaczkowych w chorobach istoty białej. No i Piotr się zgodził, ja odłożyłem temat na później i w wakacje zacząłem zbierać materiał do tego zagadnienia, do opracowania i muszę Państwu powiedzieć, z przerażeniem stwierdziłem, że tego materiału jest bardzo mało i praktycznie nie mamy wiadomości na temat, jak to się dzieje, że u pacjentów, u których dominują objawy albo występują jedynie objawy z uszkodzenia istoty białej, zwłaszcza jeżeli są to objawy tylko i wyłącznie radiologiczne, a pierwszym objawem chorobowym staje się napad padaczkowy. Jaka jest przyczyna tego? No więc nie ma dokładnej wiedzy na ten temat, ale porusza się kilka możliwości, jakie mogą być generowane co skutkują napadem padaczkowym. A mianowicie jest to związane z zaburzeniami przekaźnictwa jonowego, a mianowicie głównie dotyczącego jonów wapnia, jonów sodu, potasu, ale także z zaburzeniami przekaźnictwa neurotransmiterów, w tym oddziaływanie na neurotransmiter GABAergi, czy na neurotransmitery glutaminergiczne i propagacja tego pobudzenia, tych zaburzeń jonowych i zaburzeń neurotransmiterów powoduje uszkodzenie i propagację zaburzeń w obrębie kory mózgowej. No i wreszcie podnosi się rolę komórek glejowych, które stanowią środowisko dla komórek neuronalnych i dysfunkcja tych komórek glejowych może być również generatorem napadu padaczkowego. I w wielu chorobach jednak, które w obrazie klinicznym mają uszkodzenie, w radiologicznym klinicznym mają uszkodzenie istoty białej, nie udaje się znaleźć mechanizmu, ani nie udaje się znaleźć przyczyny, jaka powoduje występowanie napadów padaczkowych bezpośrednio. W wielu chorobach przypuszcza się, że jest to związane z zaburzeniami genetycznymi, z zaburzeniami przemian wewnątrzkomórkowych, których jeszcze nie poznaliśmy, ale także z ograniczoną możliwością naszej detekcji uszkodzenia w danej jednostce chorobowej struktur korowych. I typowym przykładem tego było stwardnienie rozsiane, gdzie zmiany występują i uważaliśmy ewidentnie, że jest to choroba istoty białej. Dopiero wprowadzenie rezonansu trzyteslowego ujawniło, że w stwardnieniu rozsianym ogniska występują także w obrębie kory i one mogą generować powstawanie uszkodzenia. Ale chorób, które w obrazie radiologicznym dominuje, w których w obrazie radiologicznym dominuje uszkodzenie istoty białej, w grupie osób dorosłych jest bardzo dużo i są to choroby, które można podzielić na choroby autoimmunologiczne, choroby zapalne, choroby nowotworowe i choroby ze strony układu naczyniowego. I wszystkie one, poza innymi objawami z uszkodzenia głównie dróg długich, dróg piramidowych, mogą powodować występowanie napadów padaczkowych,
ale częściej będziemy to obserwowali u dzieci. Badania rezonansem magnetycznym pozwalają nam uszeregować choroby istoty białej i stają się pewnym ułatwieniem w postawieniu rozpoznania. Gdyż jak wykazano, są jednostki chorobowe, takie jak leukodystrofia metachromatyczna, które z natury swojej biologii umiejscawiają się głównie w obrębie płatów czołowych, ale inne mogą obejmować struktury okołokomorowe, ewentualnie występować w całym mózgu albo też w obszarach tylnych jamy czaszki. Tym niemniej, jeżeli chodzi o padaczkę w obrębie istoty białej uwarunkowaną zaburzeniami mitochondrialnymi, to dwa zespoły są tutaj standardowymi przykładami, których napady padaczkowe występują równolegle z rozwijaniem się chorób, zaburzeń ze strony układu ruchowego i zaburzeń ze strony wyższych czynności układu nerwowego z zaburzeniem rozwoju dzieci. I trzeba powiedzieć, że wszystkie te zespoły dziecięce, o uwarunkowaniu dziecięcym, napady padaczkowe nie dość, że się pojawiają wcześniej, to one są bardzo trudne do leczenia. Najczęściej występują pod postacią napadów uogólnionych i niestety rokowanie w tych jednostkach chorobowych jest trudne i najczęściej doprowadzające do w młodym wieku te osoby do śmierci. Ale sztandarowym przykładem uszkodzenia padaczki i uszkodzeniem istoty białej jest padaczka mioklioniczna, w której to występowanie, obraz radiologiczny przypomina leukodystrofię. Czasami obserwuje się zaniki korowo-podkorowe, ale w badaniu włókien mięśniowych występują typowe włókna szmatowate. Obecnie wprowadzone nowsze techniki badawcze rezonansu magnetycznego pozwalają wykazać w tej grupie chorych uszkodzenia, zaburzenia w obrębie stężenia niektórych neurotransmiterów i niektórych substancji energetycznych, zaburzenia przemiany glukozy, zaburzenia cyklu fosforanowego. Także wydaje się, że nowsze techniki badawcze pozwolą w niedługim czasie wyjaśnić tło powstawania zaburzeń napadowych. Drugą chorobą przebiegającą z padaczką mioklioniczną jest choroba Unverrichter-Lundborga, która dotychczas objawiała się w badaniu rezonansem magnetycznym typowymi rozlanymi zmianami w obrębie istoty białej i napadami padaczki mioklonicznej. Pacjenci ci dożywają z reguły do wieku średniego i choroba dość dobrze odpowiada na leczenie kwasem walproinowym. Ale jak wiemy, dzisiaj tych leków jest więcej, które są w padaczce mioklonicznej skuteczne. Wreszcie leukodystrofia metachromatyczna. Zmiany w istocie białej występują najczęściej w płatach czołowych. To jest akurat taki przypadek pokazany, gdzie występują zmiany rozlane. Choroba ma cztery swoje postacie zasadnicze kliniczne, ale padaczka występuje najczęściej w postaci dorosłych. Stosunkowo rzadko występuje w wieku wczesnodziecięcym i młodzieńczym, ale typowo właśnie w pacjentów po 30 roku życia, czyli dość późno w obrazie klinicznym się ujawnia. Wreszcie choroby peroksysomalne. Nowa grupa chorób. Peroksysomy są to organella komórkowe, które są pozbawione DNA i wiemy, że zmiany w obrębie samej komórki również mogą doprowadzać do zmian metabolizmu komórki i być przyczyną powstawania m.in. napadów padaczkowych. Dzisiaj choroby peroksysomalne dzieli się na trzy zasadnicze grupy, a mianowicie choroby przebiegające z zaburzeniami biosyntezy peroksysomów spowodowane niedoborem enzymów
całkowitym brakiem organeli, tych organeli komórkowych, czyli dochodzi do genetycznie uwarunkowanego uszkodzenia już funkcji komórki nerwowej. Wreszcie komórki, w których dochodzi do uszkodzenia, zaburzenia funkcji niektórych wybiórczych enzymów peroksysomalnych, no i wreszcie zaburzenia funkcji jednego z enzymów peroksysomalnych. I jeżeli spojrzymy na te jednostki chorobowe, to zwłaszcza Państwo, którzy zajmują się neurologią dziecięcą, będziecie wiedzieli, że większość z tych chorób przebiega równolegle z napadami padaczkowymi. Ale choroby peroksysomalne w obrazie radiologicznym będą charakteryzowały się również dominujące w obrazie uszkodzenia istoty białej. Natomiast uszkodzenia istoty kory mózgu pojawiają się albo rzadko, albo są słabo wyrażone. Padaczka może rozwinąć się w okresie późnym również u tych dzieci. Wreszcie choroba Huntingtona, choroba istoty w zasadzie jąder podkorowych, typowa choroba zwyrodnieniowa i o ile w postaci dorosłej u osób dorosłych padaczka występuje niezmiernie rzadko, można by powiedzieć nawet incydentalnie, o ile w postaci młodzieńczej napady występują aż u połowy chorych. To wyjaśnienie tego zjawiska też jest dzisiaj trudne, nieznane. Wreszcie mamy leukoencefalopatię u osób dorosłych, tak jak powiedziałem, cała gama jednostek chorobowych i przyczyny, tutaj ten sztandarowy, nasze stwardnienie rozsiane, przyczyny powstawania, generowania napadów padaczkowych dopiero w tej chwili poznajemy. Ale są w tej grupie, są również choroby autoimmunologiczne i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na choroby, które stosunkowo rzadko będą dawały napady, często dają napady, wywołują napady padaczkowe, ale rzadziej uszkodzenie istoty białej. Tym niemniej opisuje się coraz częściej dzieci, u których występują napady drgawkowe, gorączkowe i później rozwija się u nich uszkodzenie istoty białej mózgu. I w obrazie klinicznym często drgawki gorączkowe, o drgawkach gorączkowych u tych dzieci dowiadujemy się z pogłębionego wywiadu, a wykonywane badania rezonansem magnetycznym przypadkowo u tych dzieci wykazują uszkodzenia istoty białej, a dopiero właśnie ten pogłębiony wywiad może wskazywać na przebicie jakiejś choroby infekcyjnej. Często występuje takie objawy występują w zespole Reya, w zaburzeniach poporodowych, ale także w sprawach pozapalnych, czy wcześniej przebytych zapaleniach. Zespół FIRST to jest zespół, który od niedawna jest opisywany i dotyczy dzieci, u których występują właśnie napady padaczkowe, gorączkowe. I w kilkanaście dni po tych napadach, pierwsze badania nie wykazują zmian, ale kolejne badania radiologiczne zaczynają ujawniać uszkodzenia istoty białej włókien upodkorowych i zaburzenia w obrębie metabolitów istoty białej. Zapalenie, wreszcie ostre, zmartwiające zapalenie mózgu, również choroba, która głównie dotyczy istoty białej mózgu, ale objawem kardynalnym jest stan padaczkowy, napady padaczkowe długo utrzymujące się, również bardzo trudne do leczenia. Wreszcie zespół ADEM, klasyczny zespół uszkodzenia istoty białej, ale dzisiaj wiemy, że właśnie badania rezonansem magnetycznym 3-teslowym wykazują, że w tym zespole również często dochodzi właśnie do uszkodzenia istoty szarej. To chyba na szczęście dzisiaj dysponujemy już dość stosunkowo skutecznym leczeniem i tutaj jest opracowany algorytm postępowania z osobami, które doświadczają tej jednostki chorobowej. No i wreszcie mamy jednostki chorobowe genetycznie uwarunkowane,
u osób dorosłych, które również przebiegają głównie z uszkodzeniem istoty białej, ale napady padaczkowe są praktycznie stałym elementem tej choroby. W zespole CADASIL, jakkolwiek pojawiają się późno, to występują one w tej chwili, ocenia się, u ponad 10% pacjentów i u nikogo już nie budzą zdziwienia. To samo dotyczy zespołu MELAS. Napady padaczkowe są stałym elementem choroby, ale w tej jednostce chorobowej jednak częściej widzi się uszkodzenia chorowe, aczkolwiek w późniejszym okresie choroby. No i zespoły uszkodzenia poalkoholowego. Na poprzedniej sesji mieliśmy wykład pana doktora Czapińskiego, który mówił nam o pewnych korelacjach spożywania alkoholu i generowania napadów padaczkowych. Tutaj wiemy, że przy osób z tym zespołem, gdzie dochodzi do klasycznie do uszkodzenia istoty białej, rozlanego uszkodzenia istoty białej, również dochodzi do uszkodzenia kory mózgu i napady padaczkowe są stałym elementem obrazu klinicznego. Można zatem powiedzieć, że w chorobach istoty białej padaczka może być stałym elementem obrazu chorobowego, że uszkodzenie kory może być słabo zaznaczone albo dotychczasowe metody badawcze nie pozwalają nam jeszcze ujawnić przyczyny powstawania napadów ani uszkodzenia jednostek, uszkodzenia neuronalnego, a poznanie tych mechanizmów myślę, że będzie dopiero w najbliższych latach. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Nadrobił pan 5 minut, czyli jesteśmy już 5 minut do przodu z powodu tego głosowania. Ten czas został opóźniony. I teraz, proszę państwa, jeszcze mamy w tej sesji 4 wykłady. 2 poświęcone padaczce w określonych zaburzeniach neurologicznych i 2 dotyczące z tej trudnych sytuacjach medycznych. I pierwszy referat z tego cyklu, trudne sytuacje medyczne, napady padaczki powodujące właśnie takie sytuacje, wygłosi pani profesor Barbara Błaszczyk. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, szanowni państwo przewodniczący, szanowni państwo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i jednocześnie muszę powiedzieć, że przydzielenie mi tego tematu. I przyznaję tak, że trzeba było się z nim troszeczkę zmierzyć, dlatego że, nie wiem, czemu zniknął, to są trudne sytuacje medyczne, ale nie padaczka powodująca trudne sytuacje, tylko napady padaczkowe. Musiałam spojrzeć na to troszeczkę z innej strony i uświadomić sobie fakt, że rzeczywiście niektórzy pacjenci, tak jak my doskonale praktycy wiemy, czasami gorzej znoszą sam napad padaczkowy niż padaczkę. Zobaczymy sobie, jak to... stan ponapadowy i jego aspekty, padaczka i lęk i depresja, ryzyko samobójstwa chorych na padaczkę, podsumowanie. I jeżeli patrzymy na sam napad padaczkowy i stan ponapadowy, jego aspekty, bardzo ładnie zostało to podane w takich konsekwencjach społecznych i ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Epileptologii, że możemy to podzielić na fizyczne, poznawcze i psychiczne zaburzenia. Niektórzy pacjenci po napadzie dochodzą do siebie w ciągu minut, godzin, czasami zabiera to troszeczkę nawet i dni. Fizyczne, ból mięśni, oddanie moczu, urazy, upadek, oparzenia, złamania, zawroty głowy, przygryzienia języka, ból głowy, zmęczenie czy porażenia TOD-a. Wszyscy znamy te objawy. Poznawcze, utrudnione myślenie, zaburzenia mowy, zaburzenia poznawcze, splątanie, poczucie nieobecności, poczucie zmiany otoczenia, szum w głowie, zaburzenia uwagi, koncentracji, trudności w uczeniu się czy trudności w pracy. I ostatnie psychiczne, na które być może my neurolodzy zwracamy troszkę mniej uwagi, a one niestety są istotne i to są często sposób postępowania nas razem z psychiatrami. Ja się cieszę, że jest pan profesor Gabrielewicz, który pewnie mógłby nam zaraz przedstawić punkt widzenia psychiatry na te problemy. Ja pokażę, co neurolog powinien wiedzieć. Depresja, lęk, obniżenie nastroju, psychoza ponapadowa, poczucie nieobecności, mania, zaburzenia snu, zmiany nastroju czy próby
próby samobójcze. I w badaniach, które pokazywały współwystępowanie padaczki z innymi problemami, to jest jedno z nich, pokazujące, tak jak Państwo wiecie, że lęk i depresja, o którym będziemy za chwilkę mówili troszkę więcej, to jest zdecydowanie częściej występuje u osób z padaczką niż u osób bez padaczki. Czyli to ryzyko wystąpienia tego rodzaju objawów jest zdecydowanie większe czy częściej spotykane. Myślę, że być może części Państwu znany jest ten, jeżeli mogę prosić o włączenie, szpital przemienienia. To jest niespodzianka się zdarza. Ja myślę, że Państwo macie też takich pacjentów, którzy zgłaszają lęk. Jedna z moich pacjentek powiedziała, ja nie boję się napadów, bo ja ich nie pamiętam. Napady są problemem mojego męża, który się zajmuje. Natomiast lęk, który poprzedza napad, jest tak dramatyczny, że ja jestem przerażona na samą myśl o tym. Proszę zobaczyć, jak często się zdarza współwystępowanie padaczki, lęku i depresji. To jest jedna z prac pokazujących tych epidemiologicznych danych, będzie troszkę więcej. Padaczka 1-3% populacji, wiemy, depresja 5-8% populacji, lęk 13,3%, ale współwystępowanie padaczki i lęku to jest prawie u połowy chorych. Padaczka u depresja 37-50%. Oczywiście w zależności od tego, jakie badania będziemy przedstawiali, te dane będą różne, one są podobne. Padaczka, depresja i lęk to też jest duża grupa osób. Jest to problem, który jest ciągle, ja różne prace Państwu przedstawię w dosyć, myślę, krótki sposób, depresji i lęku. To jest praca z Etiopii wprawdzie, ale pokazująca występowanie lęku, depresji u pacjentów z padaczką i widać, że ten procent jest rzeczywiście duży. Inna praca z ubiegłego roku, współwystępowanie lęku i czynniki ryzyka oceniane u osób z padaczką, to też jest grupa 250 badanych, 40% z nich występowały objawy lęku, szukano, jakie są czynniki predysponujące do tego, kiedy się częściej będzie zdarzało. I to zwrócono uwagę na lekooporność padaczki, upośledzenie umysłowe i niewątpliwie to negatywnie wpływa na jakość życia. Czy praca z tego roku na grupie osób 105, badania w ciągu tych dwóch ostatnich, 2014-2016 rok, również pokazujące, że depresja występowała 33% badanych versus 6% w grupie kontrolnej i lęk również zdecydowanie częściej. Czyli jest to problem, do którego się wraca. Prace z ubiegłego roku, z tego roku prezentują, że to są problemy naszych pacjentów. Inne badania amerykańskie, kanadyjskie czy koreańskie w porównaniu do badań do osób zdrowych przyjmuje, że mniej więcej jest to 2-4 razy częściej w porównaniu do osób bez padaczki występuje czy współwystępuje, towarzyszy lęk i często depresja. Często chorzy na padaczkę wiemy, że mają zaburzenie nastroju, lęk, depresję, zaburzenia lękowe i te zaburzenia lękowe wyznacza się, że one mogą być przednapadowe, tak jak u tej mojej pacjentki, o której wspominałam, śródnapadowe, ponapadowe, międzynapadowe. Do czynników ryzyka należą czynniki neurobiologiczne, jatrogenne. Za chwilkę powiemy sobie o lekach przeciwpadaczkowych, które mogą zwiększać czy nasilać takie objawy. Czy wspomnimy o leczeniu chirurgicznym padaczki, nie tak często niestety u nas stosowanym, ale też wiążącym się ze zwiększonym ryzykiem pewnych komplikacji. Psychospołeczne, niewątpliwie różnice indywidualne. Stosowanie leków przeciwpadaczkowych, jak leczyć pacjenta, który ma padaczka, jednocześnie ma objawy lęku. Współwystępowanie schorzeń psychiatrycznych, tu są wymienione kolejne sytuacje trudniejsze i w depresji będziemy częściej zalecany jest, czy powiedzmy lepsze efekty mamy przy stosowaniu kwasu walproinowego, karbamazepiny, lamotryginy, gabapentyny czy pregabaliny. Jeżeli mamy zaburzenia lękowe, to jest to z wyboru, przynajmniej tak sugerują, pregabalina czy gabapentyna w lęku socjalnym, czy lamotrygina w zaburzeniach pourazowych. Czyli dzisiaj mówiliśmy o sporo lekach, tu też będzie, które leki są korzystniejsze w tej trudnej sytuacji. Leczenie zaburzeń lękowych u chorych z padaczką i tu jest cała grupa wydzielona, to jest tak naprawdę napady paniki, zaburzenia lękowe, zaburzenia społeczne lękowe, stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, leczenie w ostrym okresie, leczenie długookresowe. Myślę, że nie będę wymieniała tych leków, sposobów postępowania, ale tego rodzaju przygotowane dane również mamy.
Ale pamiętajmy również i o tym fakcie, jeżeli u pacjenta występuje lęk, stosujemy leki przeciwlękowe, one w niektórych sytuacjach mogą zwiększać ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych, czyli w jedną i drugą stronę te rzeczy działają. Wysokie ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych to jest po chlorpromazynie. Średnie zagrożenie olanzapina, kwetiapina, bupropion. Niskie zagrożenie risperidon i mipramina, czyli powinniśmy też i o tym pamiętać, jeżeli takie leki są włączone. Kolejna grupa, Hipokrates już mówił, że melancholicy zwykle zapadają na padaczkę, a osoby z padaczką chorują na melancholię. I to rzeczywiście padaczka i depresja i lęk osób chorych na padaczkę, mówimy o depresji, w tej chwili jest zdecydowanie częstsza, tak jak podają te badania, do 37%, koreańskie versus zdrowe 27,8%. I tu jest też podkreślony ten jeden fakt, który pojawiał się w tej pracy z tego roku, że osoby, które mają częste napady, częściej u nich występuje zarówno lęk, jak i depresja w porównaniu do chorych z remisją. Z niekontrolowaną padaczką versus dobrze kontrolowaną widzimy, że tutaj to ryzyko jest zdecydowanie większe i tu już jest pierwszy wniosek, żeby próbować jak najkorzystniej, jak najlepiej uzyskać dobrą kontrolę napadów, bo zmniejsza się przez to również i zmniejszenie lęku i depresji. Tak jak podają, dosyć ciekawa praca, śródnapadowe zaburzenia depresyjne, przednapadowe, ponapadowe, międzynapadowe najczęstsze, niewątpliwie reakcje występujące niezależnie od napadów padaczkowych. Czynniki ryzyka, napady częściowe złożone, duża częstość napadów, ognisko w płacie skroniowym półkuli dominującej, stosowanie barbituranów lub benzodiazepin, stan po resekcji płata skroniowego u pacjentów wolnych od napadów, izolacja społeczna. ZYS opublikował w 2009 roku pracę porównanie padaczki i zaburzeń afektywnych w tym, o czym teraz mówimy. Myślę, że tu nie mamy depresja z padaczką, badania porównawcze, nie musimy tego omawiać, bo to są rzeczy, które są nam znane, ale tym się można też zająć, te różnice istnieją. Zaburzenia depresyjne u chorych z padaczką, które można hierarchizować w zależności od kryterium ich ostrości. I tutaj też są międzynapadowe zaburzenia psychiczne, do których należy zauważalna drażliwość, strach, zmienny nastrój, niepokój, ból, nawracające zaburzenia depresyjne, anhedonia, poczucie winy, bezwartościowości, wahania wagi, apetytu, pobudzenie lub upośledzenie psychomotoryczne, obniżona zdolność koncentracji, uwagi, podejmowania decyzji. I na tych dwóch granicach depresja, zmęczenie czy zmiany snu to są ostrość, a skłonności samobójcze, o tym będzie za chwileczkę jeszcze trochę więcej. Leki przeciwpadaczkowe, a depresja. Pamiętajmy o tym, że niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą czy wywoływać, czy nasilać objawy depresji. Jeżeli leczymy pacjentów z tego rodzaju schorzeniami, obserwujemy, a powinniśmy mieć z nimi dobry kontakt i to, co dzisiaj było mówione i pewnie będzie wielokrotnie, niewątpliwie indywidualizacja terapii. Musimy brać pod uwagę wiele elementów i pamiętajmy, że barbiturany, gigabatryna, zonisamid, topiramat, diagabina i pregabalina nie są zalecane przy współwystępowaniu padaczki i depresji. Lewetiracetam może jako objaw uboczny powodować czy nasilać depresję, lęk, myśli samobójcze czy próby samobójcze. Ryzyko depresji po lewetiracetamie i topiramacie jest większe u osób z zaburzeniami depresyjnymi w wywiadzie, czyli powinniśmy to wiedzieć. Ja będę zawsze pamiętała pacjenta, którego odziedziczyłam po koledze, który był leczony lewetiracetamem, padaczka lekooporna, który miał myśli samobójcze, zgłosił się do lekarza, pan doktor powiedział, jest pan leczony najlepszym lekiem, jaki może być, nic nie będziemy zmieniali. Pacjent podjął próbę samobójczą, trafił uratowany, trafił na psychiatrię, zmienione leczenie, oczywiście i leczenie psychiatryczne i odstawione, zmniejszone ten lek, który jest dobrym lekiem, ale u niektórych osób może powodować tego typu reakcje. Pamiętajmy, że nie ma jednego leku dla każdego pacjenta w dalszym ciągu. I to jest ciekawa praca Kennera, którą Państwu polecam. Ona jest wprawdzie 2013 roku, ale jest w dalszym ciągu aktualna. I to jest właśnie leczenie depresyjnych zaburzeń u chorych z padaczką. Co neurolog powinien wiedzieć? Myślę, że o tym powinniśmy pamiętać i przypominać sobie przy leczeniu naszych pacjentów. Skuteczność leków, które leki psychiatryczne mogą być i które stosowane przy różnego rodzaju depresja, zespół
panic disorders, czy kolejne, jakie są uogólnione lęk, jakie dawki maksymalne. Wiem, że wtedy najczęściej konsultujemy się z lekarzami, psychiatrami i słusznie, bo sytuacja jest dosyć często trudna, ale również te dane powinniśmy posiadać. Leki, które są zalecane, przynajmniej według tej pracy, w depresji u osób chorych na padaczkę, sertralina, citalopram, escitalopram, paroksetyna, w kolejności przy dawkach, jak to wygląda, które są bezpieczniejsze i które być może powinniśmy rozważyć, jeżeli taka sytuacja ma miejsce. I jeszcze raz to, co wspominałam już przed chwilką dla przypomnienia, bo to jest takie dobre zestawienie. Chciałam zwrócić uwagę również na jedną rzecz, że leczenie padaczki lekoopornej, tak jak wiemy, leczenie chirurgiczne, które w innych krajach jest częściej stosowane niż u nas. U nas pamiętajmy, że u jednego na dwóch, trzech chorych po operacyjnym leczeniu padaczki możemy uzyskać dobrą kontrolę napadów, ale może być sytuacja taka, że może wystąpić depresja, lęk, czy są prace mówiące o zaburzeniach osobowości, psychozach, czy zwiększonym ryzyku samobójstwa. To jest pacjent szczególnej troski. To nie jest tylko kwestia uzyskania dobrej kontroli napadów, ale sytuacji tej, biorąc pod uwagę również fakt, że jeżeli kwalifikujemy do leczenia operacyjnego, powinna być ocena psychiatryczna przed kwalifikacją do zabiegu. Jeden z trzech chorych na padaczkę ma zaburzenia psychiczne i tak jak wszyscy podkreślają, niewątpliwie ma to wpływ na jakość życia, ale również i śmiertelność. Ryzyko samobójstwa w grupie chorych na padaczkę, znane rzeczy. Dwukrotnie częstsze w populacji z pacjentów z padaczką sięgają 12%. U dzieci adolescentów 20%, dokonane próby samobójcze 4,6-30%, dokonane samobójstwa 2-14%. Śmiertelność z tego powodu jest 10-krotnie wyższa niż w populacji ogólnej, a w przypadku padaczki płata skroniowych aż 25-krotnie. Czyli to nie jest tak, że to jest łagodna choroba. Ryzyko samobójstw, inna praca podająca, jest 5-10 razy wyższe niż w populacji ogólnej. I myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Praca z tego roku z Etiopii, próby samobójcze wśród chorych na padaczkę, metody popełnienia prób samobójczych. Proszę zobaczyć. Pierwsze to jest powieszenie, o zatrucie, dawki, podwyższone dawki, ostre narzędzia czy skoki z wysokości. Czyli metody popełniania samobójstw są różne. Udział leków i innych rzeczy niestety tutaj jest dosyć sporo różne poza powieszeniem, które ma pierwsze miejsce. Czynniki ryzyka, te same możliwości wystąpienia to są ogólne osamotnienie, próby samobójcze w rodzinie, w najbliższym otoczeniu, obecność myśli samobójczych, zaburzenia psychiczne, ale również i specyfikacja specyficzne dla padaczki. Mimo że tak dużo mówimy, to stygmatyzacja, stygmatyzacja, dyskryminacja w dalszym ciągu jest. Przyjmowanie leków w możliwym działaniu depresjogennym, czy zdecydowanie łatwiejszy dostęp do użycia leków o działaniu toksycznym. Nie wiem, czy Państwo znacie, mogę prosić, takiego muzyka. To będzie zaraz napad padaczkowy w trakcie koncertu. On miał padaczkę, depresję i popełnił samobójstwo. Wszyscy myśleli, że świetnie się prezentuje w takt muzyki, jak Państwo zaraz zobaczycie. Through realities.
Wszyscy uważali, że to jest po prostu takie, zapamiętajmy, współwystępowanie padaczki, depresji i lęku jest częste. Wymaga odpowiedniej diagnostyki i terapii. Stosowanie niektórych leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych może nasilać napady padaczkowe. Uwolnienie pacjentów od napadów prowadzi do zmniejszenia również objawów depresji i lęku, a konsekwencją współwystępowania i towarzyszenia padaczce lęku i depresji to jest gorsza jakość życia, większe poczucie stygmatyzacji, większa skłonność do myśli i prób samobójczych. Sokrates mówił, że lekarze mają wyjątkowe szczęście, że słońce opromienia ich powodzenie, a ziemia przykrywa ich błędy. Mam nadzieję, życzę Państwu, żeby słońce oświetlało nasze powodzenia, żebyśmy o tym wszystkim pamiętali. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Korzystam z okazji, żeby podziękować organizatorom, że zechcieli mnie znowu zaprosić. I jednocześnie zapraszam Pana Profesora Gabrielewicza, który ma wykład pod tytułem Padaczka, a choroby neurozwrotnieniowe mózgu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Nigdy nie podejrzewam, że Pani Profesor jest fanem zespołu Joy Division. Pan Grzywy. Ja też nie. Wiecznie. Świetnie. Przede wszystkim serdecznie dziękuję Ewo Piotrze za zaproszenie i serdeczne gratulacje na jubileusz, ćwierć wieku tej przelewki. Obym ja tego doświadczył, organizując konferencję alzheimerowskie. Życzymy Tomku. Nie wiem, czy tego chcę. Szanowni Państwo, temat mi zadany to padaczka w chorobie Alzheimera i innych chorobach neurozwyrodnieniowych mózgu. Pozwolę sobie na tle tego pięknego pejzażu miejskiego, wyspiańskiego zresztą, zadeklarować, ponieważ w części końcowej będzie trochę o farmakologii, także wykład nie jest sponsorowany przez żadną firmę farmaceutyczną, żeby nie było żadnych podejrzeń. To są pytania, które sam sobie zadałem, przygotowując prezentację. Czy choroba Alzheimera zwiększa ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych? Czy częstość występowania różnego rodzaju drgawek u chorych z chorobą Alzheimera jest niedoszacowana? Czy leki przeciwpadaczkowe mogą przyczyniać się do dalszego osłabienia funkcji kognitywnych osób cierpiących na chorobę Alzheimera? I w końcu, czy leki wykorzystywane do leczenia utraty pamięci, tak zwane leki alzheimerowskie, mogą obniżać próg pobudliwości drgawkowej. Szanowni Państwo, otępienie padaczkowe, termin zaproponowany przez twórcę nowoczesnej psychiatrii, Emila Kreperina. Przy okazji znalazłem znakomite zdjęcie, to jest Kreperin i Alzheimer. W roku 1908. Kreperin twierdził, że otępienie występuje u ponad 50% pacjentów z rozpoznaną padaczką. Czynnikami predysponującymi chorych z padaczką do rozwoju zespołu otępiennego było organiczne uszkodzenie mózgu, ognisko padaczkowe, w lewym płacie skroniowym, wystąpienie pierwszego napadu między 5 a 10 rokiem życia, występowanie napadów uogólnionych, kliniczno-klonicznych, przebycie stanu padaczkowego, lekooporność, politerapia, w tym przewlekłe stosowanie klonazepamu, fenytoiny, izolacja społeczna. Natomiast tutaj chciałem zacytować badanie, które poddaje w wątpliwość twierdzenie Kreperina. Co za ciekawe, badanie z 16 roku, gdzie w 13-letniej obserwacji pacjentów prawidłowo leczonych z powodu padaczki skroniowej i kontrolowanej farmakologicznie nie zaobserwowano znaczącego pogorszenia funkcji poznawczych. I takich badań jest więcej. Natomiast co wiemy? Wiemy o tym, że wiele leków przeciwpadaczkowych ma niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze.
mogą pogarszać pamięć, szybkość procesów umysłowych, upośledzają pamięć werbalną, upośledzają funkcje pamięciowe i komunikację werbalną, pogarszają szybkość procesów umysłowych i czasu reakcji. Obraz kliniczny padaczki w otępieniu, charakterystyczne cechy u osób starszych, zwłaszcza u osób z otępieniem, opisywane objawy nie zawsze są jednoznaczne. W tej grupie chorych ognisko-padaczkowa często znajduje się poza płatem skroniowym i w związku z tym objawy aury obejmujące halucynacje węchowe, wrażenia typu déjà vu występują rzadziej niż u pacjentów w grupach młodszych wiekowo i bez otępienia. Natomiast, co w mojej opinii jest bardzo istotne, aura u osób starszych często jest opisywana jako zawroty głowy. Natomiast napady padaczkowe jako zaburzenia funkcji poznawczych i krótkotrwałe zaburzenia świadomości. I tak to niestety często traktujemy jako no, część typowego obrazu otępienia u osób w podeszłym wieku. Nawet różne ciekawe nazwy na to tworzymy, na przykład zespół zachodzącego słońca. U osób powyżej 65 roku życia szczególnie często występuje stan padaczkowy. Stany padaczkowe drgawkowe są zwykle właściwie rozpoznawane, natomiast niedrgawkowe stany padaczkowe stwarzają duże trudności diagnostyczne, zwłaszcza u chorych, u których nie stwierdza się padaczki w wywiadzie. I też co wydaje mi się bardzo istotne, klinicznie te stany niedrgawkowe mogą przebiegać jedynie pod postacią przedłużających się zaburzeń świadomości lub zachowania, a diagnoza może być potwierdzona jedynie badaniem EEG, którego zwykle u tych pacjentów nie wykonujemy, szczególnie w mojej praktyce dosyć długiej. Znaczy mamy zamiar to robić, natomiast nie robiliśmy tego wcześniej, także już z profesor Barcikowską planujemy zmienić troszkę nasze standardy diagnostyczne, procedury diagnostyczne. No i teraz pytanie, czy napady padaczkowe można traktować jako część obrazu klinicznego choroby Alzheimera? Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia i jeżeli chodzi o literaturę dotyczącą padaczki i chorób neurozwyrodnieniowych, to 99% dotyczy choroby Alzheimera. Znamy czynniki ryzyka występowania padaczki w chorobie. Jest to choroba Alzheimera o wczesnym początku, mutacje w genach presenyliny pierwszej i presenyliny drugiej, gdzie wzrost ryzyka odpowiednio wynosi dla presenyliny pierwszej 58% i drugiej 30%. Natomiast w przypadku polimorfizmu apolipoproteiny E4 dla padaczki wieku późnego również obserwujemy wzrost takiego ryzyka, ale niewyrażony procentowo. To jest ciekawe badanie, to jest badanie, w zasadzie metaanaliza, czyli przegląd wielu badań dotyczących występowania związku otępienia i padaczki, gdzie stwierdzono, że częstość występowania padaczki u osób z otępieniem wynosi 5/100, natomiast w chorobie Alzheimera ryzyko wystąpienia padaczki rośnie od dwukrotnego do sześciokrotnego w porównaniu z populacją generalną. Najczęściej występujące ogniskowe, nieruchowe napady padaczkowe występują zarówno we wczesnej fazie rozwoju choroby, głównie wśród nosicieli jednogenowych mutacji, co już Państwu pokazywałem, jak i w późniejszej fazie choroby wśród pacjentów sporadycznych o późnym początku. Uważa się, że beta-amyloid i białko tau wyzwalają reakcję bardziej pobudliwych i wrażliwych komórek nerwowych. Ten wpływ zakłóca komunikację między komórkami, wywołuje napady i wydaje się, że w tym początkowym okresie
fazy przedklinicznej, subiektywnych zaburzeń, łagodnych zaburzeń poznawczych, większe znaczenie mają depozyty białka beta-amyloidu, natomiast w późniejszym okresie ufosforylowane białko tau. Przy okazji taki obrazek, który mógłby sugerować zdjęcie z rafy koralowej, to są depozyty beta-amyloidu w neuropilu. Brzydkie rzeczy tak ładnie wyglądają. Natomiast oczywiście również istnieje związek procesów zwyrodnieniowo-zanikowych, łączących epilepsję i chorobę Alzheimera. Na ten proces już zwraca uwagę pan profesor Stępień. I wydaje się, że to ma mieć większe znaczenie w tych późniejszych stadiach rozwoju fazy klinicznej choroby Alzheimera. EEG, badanie EEG wykazuje zmiany jedynie w przypadku 3 do 10% osób z chorobą Alzheimera. Badania tomografii komputerowej MRA praktycznie nie wnoszą nic charakterystycznego. I stąd wydaje się, że największa skuteczność by była w przypadku EEG z holterem całodobowym, prawda, albo tygodniowym. Jeszcze lepiej. Tyle, że to jest pewien problem, szczególnie u tych pacjentów z zaawansowanym otępieniem, ale w tych grupach MCI jak najbardziej tak, bo oni są zupełnie krytyczni i ten compliance jest znacznie lepszy w przypadku tych pacjentów. Również badanie EEG podczas snu, czy też wideo EEG. Ustalono również, że istnieje istotny wpływ padaczki na progresję objawów otępienia w fazie klinicznej choroby Alzheimera. Jeżeli mamy współwystępowanie łagodnych zaburzeń poznawczych typu alzheimerowskiego i padaczki, konwersja do otępienia występuje prawie 7 lat wcześniej. Znaczna różnica. Natomiast w przypadku choroby Alzheimera i padaczki znacznie szybsze narastanie objawów klinicznych chorób. Natomiast, szanowni państwo, co do innych chorób neurozwyrodnieniowych, przepraszam, skituję to jednym slajdem, bo nie mamy czasu, a po drugie, literatura jest naprawdę bardzo, bardzo uboga. W przypadku otępienia czołowo-skroniowego nie wykazano specyficznych związków, a przynajmniej ja takich nie znalazłem, poza otępienie czołowo-skroniowym z parkinsonizmem związanym z chromosomem 17. W tej postaci częstość występowania padaczki jest wyższa niż w populacji generalnej. Natomiast związek taki jest w chorobie Creutzfeldta-Jakoba. U około 8% chorych występują napady drgawkowe i u 88% mioklonie. I teraz związki leczenia, to mnie najbardziej interesowało, prawdę powiedziawszy. Tutaj pokażę związek stosowania leków przeciwpadaczkowych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia otępienia typu alzheimerowskiego. I tu są, cytuję, dwa bardzo duże badania. Pierwsze to jest badanie fińskie. Badanie objęło ponad 70 tysięcy osób, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera w Finlandii w latach 2005-2011. Potężną grupę kontrolną, prawie 300 tysięcy osób, i próbowano ustalić związek między przyjmowaniem leków przeciwpadaczkowych a chorobą Alzheimera. Jakie były wnioski? Ciągłe stosowanie leków przeciwpadaczkowych przez okres dłuższy niż jeden rok wiązał się z 15-procentowym wzrostem ryzyka ujawnienia się fazy klinicznej choroby Alzheimera. Także bardzo istotny związek. Drugie badanie niemieckie, też bardzo duży zbiór, ponad 20 tysięcy osób, potężna grupa kontrolna, wnioski. Ciągłe stosowanie leków przeciwpadaczkowych przez okres dłuższy niż jeden rok wiązało się z 30-procentowym zwiększeniem ryzyka otępienia. Także z tym, że tutaj nie choroba Alzheimera, ale otępienia, prawda? Tam było to bardziej homogenna grupa.
Także podsumowując, niektóre leki przeciwpadaczkowe zaburzają funkcje poznawcze, głównie przetwarzanie informacji. Dokładniejsze analizy wykazały, że ryzyko choroby Alzheimera i otępienia były szczególnie związane z tymi lekami, które upośledzają funkcje poznawcze. Im wyższa była dawka leku, który upośledzał funkcje poznawcze, tym bardziej rosło ryzyko otępienia. Leki przeciwpadaczkowe, które nie zaburzały przetwarzania poznawczego, nie wiązały się, stosowanie tych leków nie wiązało się z podwyższonym ryzykiem. Natomiast taki, może skromny podział leków przeciwpadaczkowych pod kątem wpływu na procesy poznawcze, te, które negatywnie wpływają, czyli są niewskazane, fenytoina, gabitril, topiramat, karbamazepina, i te, których związek jest niewielki. No to jeszcze dodałem głęboką stymulację mózgu, która wydaje się być bezpieczną metodą, to kwas walproinowy, gabapentyna, lamotrygina i levetiraceta. To jest w ogóle ciekawy lek, szanowni państwo, i stąd te moje zastrzeżenia, żeby nie być posądzonym o niecne związki z jakąś firmą. Metaanaliza z 2016 roku wykazała, że lewetiracetam może poprawiać zaburzenia poznawcze. Przy okazji stwierdzono, że lamotrygina wpływa korzystnie na depresję, natomiast szczególnie fenobarbital i lamotrygina pogarszają zaburzenia poznawcze. Rzeczywiście, czy lewetiracetam działa korzystnie na funkcje poznawcze w chorobie Alzheimera? Jest trochę badań, które wskazują na to, że niskie dawki leku zmniejszają nadaktywność pewnych regionów mózgu związaną z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Mogą poprawiać pamięć i aktywność związaną z działaniem hipokampów. No i pytanie, czy podobne leczenie przez dłuższy czas może zatrzymać rozwój choroby Alzheimera? Cały czas szukamy leku działającego przyczynowo, prawda? Bo te leki, które mamy, tak zwane alzheimerowskie, są to leki jedynie działające objawowo. Natomiast cały czas ani nie możemy zapobiec, ani cały czas nie możemy zatrzymać proces. I takie badania są podejmowane. To jest badanie, które jest w toku, ponieważ zakończenie planowane jest na 2020 rok. Natomiast właśnie badanie ma wykazać ewentualny wpływ tego leku na progresję objawów choroby Alzheimera. Przy okazji wydaje mi się, że też istotne badanie z tego roku, w którym stwierdzono, że stosowanie leków przeciwpadaczkowych długoterminowe wiązało się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu typu niedokrwiennego u osób z chorobą Alzheimera. Liczba incydentów była najwyższa w ciągu pierwszych 180 dni od rozpoczęcia stosowania, z ponad dwukrotnym wzrostem częstości podczas pierwszych 3 miesięcy. Chorzy stosujący starsze nie różnili się ryzykiem od tych nowszych. Także tutaj jest porównanie, niewielka różnica, 2,74, 2,77, jak kogoś interesuje ryzyko związane z poszczególnymi lekami. No i kolejne pytanie, i to jest bardzo ciekawe, tylko nie mam do końca odpowiedzi na to pytanie, szanowni państwo. Czy leczenie tak zwanymi lekami alzheimerowskimi, czyli jakie to są leki? Donepezin, rivastygmina i memantyna. To są jedyne leki zarejestrowane w Polsce w leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego. Czy one mogą obniżać próg pobudliwości drgawkowej? Tym bardziej, że informacja dla pacjenta, charakterystyka produktu jest taka dosyć enigmatyczna. W przypadku donepezilu w przeciwwskazaniach są napady drgawkowe w wywiadzie, ale już w działaniach ubocznych tego nie ma. W przypadku rywastygminy takie ostrzeżenie się nie pojawia. Natomiast pojawia się w przypadku memantyny. Zarówno jako ostrzeżenie, czyli przeciwwskazanie u osób z napadami drgawkowymi w wywiadzie i padaczką,
jak i w działaniach ubocznych, że może wywoływać tego typu napady. Literatura niestety jest bardzo uboga. Tak naprawdę to znalazłem badanie, które tutaj cytuję. Autorzy badali donepezil u pacjentów z padaczką i nie wykazali wzrostu częstości występowania napadów. Ta najbardziej podejrzana memantyna, niekonkurencyjna antagonista receptora NMDA, z tym, że w badaniach na modelu zwierzęcym wykazywał działanie zarówno pro, jak i przeciwdrgawkowe. Także te implikacje kliniczne, tak jak powiedziałem, też do końca poza tymi ulotkami są nieznane, bo też nie znam takich prac, które by mogły świadczyć o tym, czy wzrasta ryzyko, czy też nie, czy wpływa memantyna na próg pobudliwości drgawkowej. Szanowni Państwo, i tym optymistycznym akcentem, a nie, jeszcze muszę podsumować. Także w podsumowaniu, wyniki licznych badań wskazują na związki padaczki z różnymi chorobami neurozwyrodnieniowymi. Napady drgawkowe nie występują tylko u pacjentów z rozwiniętym klinicznie otępieniem i zaawansowaną atrofią, ale również w fazach łagodnych zaburzeń poznawczych i mogą być traktowane jako objawy prodromalne dla chorób neurozwyrodnieniowych. Sugeruje to, że padaczkę należy traktować jako część spektrum fenotypowego różnych faz rozwoju chorób neurozwyrodnieniowych. W najczęściej występującej chorobie neurozwyrodnieniowej, czyli chorobie Alzheimera, wyzwalanie napadów drgawkowych jest prawdopodobnie bardziej związane z mechanizmem nadpobudliwości neuronów w wyniku odkładania się białka amyloidu beta lub fosforylowanej akumulacji tau niż ze zmianami strukturalnymi w regionach korowych, hipokampalnych. I w chorobie Alzheimera ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych jest od 2 do 6 razy większe niż w populacji generalnej. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo często spotykanych schorzeń, myślę, że już o nawet takim społecznym wydźwięku. I bardzo proszę następnego prelegenta, pana profesora Stanisława Kwiatkowskiego z Krakowa, o wygłoszenie bardzo interesująco skonstruowanego tytułu, mało znane, ale mała zmiana, duży problem. Wady naczyniopochodne mózgu, zniekształcenia żylne, naczynia kijamiste. Bardzo proszę. Panie profesor, dziękuję bardzo, szanowni państwo. W zeszłym roku zaproszony do udziału w konferencji byłem o guzach, które związane są z padaczką i właściwie których leczenie jest leczeniem napadów padaczkowych, a nie leczeniem nowotworu. I wspomniałem wówczas, że drugą taką patologią związaną z efektem masy są torpiele pajęczynówki i po tamtej konferencji otrzymałem dużo zastrzeżeń co do mojego wniosku, że torbiele pajęczynówki nie wywołują napadów padaczkowych. I otóż podtrzymuję przez ten rok tą opinię, że nie powodują. I wykazano to w różnych badaniach i operowanie tych torbieli jako cel leczenia napadów padaczkowych nie wydaje się istotny. Natomiast coraz częściej pojawia się problem zaburzeń psychicznych, zwłaszcza u adolescentów, gdzie wydaje się, że leczenie operacyjne poprawia ich stan psychiczny i zaburzenia, zwłaszcza z grupy zaburzeń poznawczych. Wady naczyniowe mózgu są to najczęściej, oprócz torbieli pajęczynówki, rozpoznawane zmiany na początku leczenia diagnostyki padaczki, bo na szczęście nikt już nie rozpoczyna leczenia padaczki bez wykonywania badań obrazowych. I wśród tych wad naczyniowych są oczywiście tętniaki i duże naczyniaki, których omawianie nie wymaga tutaj sensu, bo to jest problem czysto chirurgicznych. Jest rzadko u nas w Polsce występująca choroba moja, która może dawać napady padaczkowe. Telegaktezy, przetoki tętniożylne nie. Natomiast najczęściej te występujące, gdzie odnosimy ewentualnie występowanie napadów padaczkowych do wad naczyniowych mózgu, są malformacje żylne i naczynia kijamiste. Rozwój naczyń mózgowych rozpoczyna się w 20 dniu życia płodowego z pęcherzyków mezodermy, które rozdzielając się,
pączkując, powodują powstawanie naczyń mózgowych, początkowo włosowatych, które przez łączenie się powodują już powstanie dużych naczyń mózgowych. Te procesy mogą być zaburzone, tak jak w znakomitym wystąpieniu profesora Lasonia, dochodzi do apoptozy, która jest programowaną śmiercią części tych pęcherzyków komórek, ale niektóre nie zanikają, nie ulegają apoptozie i pozostają w przerwanej, przetrwałej formie i powodują wystąpienie właśnie malformacji naczyniowych. Co jest ciekawe, na tych fraktalach przedstawiono rozwój naczyń mózgowych. Naczynia tętnicze zawsze rozwijają się od środka, od naczyń głównych w kierunku powierzchownym. Natomiast naczynia żylne rozwijają się z powierzchni kształt tworzącego się mózgu do wewnątrz. Te formy, które nie uległy prawidłowemu rozwoju, tworzą właśnie malformacje czy wady naczyniowe. Patrząc na te dwa schematy tworzenia się naczyń mózgowych, od razu widać jedno. Wady naczyniowe żylne są znacznie, znacznie częstsze niż wady tętnicze. I stąd, jak diagnozujemy padaczkę, pierwsze co, i częste, co się ukazuje, to są te wady żylne, które zawsze jest pytanie, czy mogą być wadami padaczkorodnymi. Naczynia mózgowe w swoim prawidłowym rozwoju przechodzą w naczynia żylne, które odprowadzają ten krew. Natomiast jeżeli dojdzie do pewnych zaburzeń, głównie apoptozy pęczków naczyniopochodnych, mogą tworzyć się naczynia nieprawidłowe, przede wszystkim o zwiększonej średnicy. I przepływ w nich staje się wolny i doprowadza do tego, że w dalszym efekcie powstawania, tworzenia się tego naczynia żylnego, ono będzie poszerzone i w obrazie klasycznym, na przykład w takim tomografii czy rezonansu, będzie wyglądało zawsze jako właśnie te tworzące się naczynie, które doprowadza do powstania poszerzonego naczynia, które uchodzi sobie do zatok opony twardej, no może uchodzić odwrotnie do żył głębokich mózgu. I ten charakterystyczny pajączek, parasol czy głowa meduzy jest typowym obrazem zniekształcenia żylnego. To jest dziecko z padaczką. No, pytanie, czy ta zmiana może powodować napady padaczkowe? No jednak nie, no bo dlaczego miałabym powodować napady padaczkowe? Tam nic się nie dzieje, poza tym, że zwalnia się trochę przepływ krwi. Ale nie ma, tak jak w wadach tętniczych, czy mieszanych tętniczo-żylnych zespołu podkradania, który może doprowadzać do zmian niedokrwiennych w okresie zmiany i tak te, owszem, mogą powodować napady padaczkowe. To jest drugi przykład, gdzie to poszerzone naczynie żylne uchodzi do żył głębokich mózgu czy do przestrzeni i to zniekształcenie żylne, fatalnie nazwane czasem żylakami mózgu, no to już jest okropna nazwa, albo naczyniakami żylnymi, co też jest fatalną nazwą, bo z punktu widzenia histologii tam nie ma żadnej nieprawidłowości budowy naczyń, ściany naczyń, stąd nie wolno nazywać tego naczyniakiem prawdziwym. Czy one są groźne? No nie są groźne, bo jak widać tutaj u tej pacjentki w 2010 roku ta malformacja naczyniowa żylna uchodząca do zatok opony twardej była dobrze widoczna, a 5 lat później w ogóle jej nie ma, czyli uległa agenezji i na pewno padaczka, która była u tego dziecka, nie była spowodowana tą malformacją. To jest jedna z najpiękniejszych anomalii żylnych, jakie mam w swoim zbiorze i zachwycam się zawsze tym obrazem tej anomalii żylnej. Ale jest ciekawą sprawą, że jest to dziewczynka, która rozpoczęła padaczkę w wieku kilku lat. Te napady zostały opanowane, zostało wyłączone leczenie przeciwpadaczkowe i po okresie około roku padaczka się nasiliła. Wykonano w związku z tym badanie kontrolne i pojawiły się zarzuty, że ta anomalia nie została zoperowana i przez to doprowadziła do ponownego wywołania napadów padaczkowych. No ja tutaj tych malkontentów braku działań neurochirurgicznych przekonuję tym obrazem, że tu jest pusta półkula mózgu, natomiast tu jest ta, tu jest ta malformacja. No i otóż jeżeli jest ta malformacja, to zgodnie z techniką leczenia wad naczyniowych należy zamknąć naczynie
w przypadku tętniczych dopływowe, a tutaj odpływowe. No to jeżeli zamkniemy tą żyłę odpływową tej pięknej głowy meduzy, to doprowadzimy do natychmiastowego zawału żylnego całej półkuli mózgu. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na odwrotną sytuację, tak jak w tętniczych, że najpierw zamkniemy naczynia dopływające, a potem zamkniemy naczynie odpływowe, to nie da się zamknąć tych wszystkich, tylko trzeba zrobić resekcję całego mózgu. No to też pytanie, czy to jest sposób leczenia napadów padaczkowych, gdy moim zdaniem na pewno ta malformacja nie jest powodem napadów. No czy w związku z tym zawsze można uznać, że to zniekształcenie żylne nazwane rozwojową malformacją żylną nie wymaga leczenia i kontroli? Otóż nie. W przypadku takich malformacji, gdzie to tu malutka jest parasolka, ten pajączek czy ta główka meduzy, natomiast bardzo szerokie jest naczynie odprowadzające. I otóż krwawienie z takiej zmiany jest właściwie niespotykane, znikome, to się nie zdarzy. Dlatego, że przepływ tej krwi jest bardzo wolny, ale według prawa Bernoulliego ciecz wpływająca z naczynia o mniejszym kalibrze do naczynia o większym kalibrze zwalnia przepływ, ale zwiększa ciśnienie na ściany naczynia. I jeżeli to naczynie ma prawidłową ścianę, nie jak w tętniaku, czy naczyniaku tętniczym, ale prawidłową, to dojdzie do rozdęcia tego i utworzenia zmiany naczyniowej, która jest naczyniakiem jamistym i to już żarty nie są. Proszę zobaczyć, że 40-80% rozpoznań naczyniaków jamistych to jest właśnie badanie wykonane z powodu napadów padaczkowych. Przy czym rozróżniamy dwa typy naczyniaków jamistych. To są te wrodzone, zwłaszcza rodzinne, które rzadko powodują padaczkę, natomiast te drugie grupy i te są związane konkretnie z zaburzeniami genetycznymi i konkretnie wiemy na 7, na 3 chromosomie istnieje gen powodujący naczyniak jamisty. Ale te naczyniaki nie powodują napadów padaczkowych. No to które? No właśnie te, które nazywamy tak zwane naczyniaki de novo, bowiem te malformacje takie jak DWA czy naczyniak jamisty są tak zwanymi malformacjami niestabilnymi, które w ścianie swojej prawidłowo wykształconej z punktu widzenia histologicznego zawierają wyściółkowy czynnik wzrostowy i one mogą spowodować, że od zakrzepniętego tej anomalii żylnej występuje, prowadzi się droga do naczyniaka jamistego. Drugie naczyniaki de novo to niestety jako następstwo radioterapii głównie u dzieci. One rozwijają się 8 lat średnio i co ciekawe, one powodują krwawienie, natomiast prawie nigdy nie powodują padaczki. To jest nasze dziecko naświetlane z powodu guza mózgu i w przebiegu kilku lat no, rozwinęły się cała masa naczyniaków jamistych. Ten ma przebyte krwawienie. On był operowany, ale mimo, że te naczyniaki też były mnogie półkulowo, u tego chłopca nie było padaczki. Czy zatem należy się przejmować naczyniakami jamistymi? No cóż, jeżeli są nadnamiotowo, w korze podkorowo, to ryzyko padaczki jest około 57-70%. Jeżeli są głębokie, to ryzyko padaczki jest bardzo niskie. W związku z tym, jeżeli są korowe, no to one są łatwo dostępne, ale trzeba zauważyć, że czasami padaczka nie jest wcale wywołana naczyniakiem jamistym, ale z dysplazją korową, zwłaszcza trzeciego typu, która jest patologią niezwykle padaczkorodną i to ona powoduje, a nie naczyniak jamisty. W związku z tym znowu pytanie o zasadność leczenia operacyjnego jest. Natomiast objawy ogniskowe, jeżeli występują w naczyniakach jamistych, nie są wskazaniem do leczenia przeciwpadaczkowego. Ryzyko padaczki to jest 4% na 5 lat trwania choroby. Ryzyko operacyjne jest większe niż ryzyko niezoperowania tego pacjenta. No i pytanie jeszcze, czy te naczyniaki jamiste, tak jak niektóre guzy z zeszłego roku, czyli related epilepsji,
to rzeczywiście są ryzykowne i zawsze trzeba je zrobić. No otóż ryzyko krwawienia z naczynia kajamistego to jest 1% rocznie tego de novo. Jeżeli nie ma napadów padaczkowych, nie ma też wskazań do leczenia przeciwpadaczkowego. Jeżeli są objawy ogniskowe, nie ma padaczki, to ryzyko, że ona wystąpi, owszem, jest, ze względu na uszkodzenie kory mózgu. Natomiast napad padaczkowy, który występuje ciągle, ale bez objawów ogniskowych, owszem, to jest wskazanie, ponieważ ryzyko tego zwiększenia napadów to nie jest już 4%, ale 94% w ciągu roku. Więc występowanie napadów regularnych jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. No, te opcje leczenia oprócz chirurgicznego to jest jeszcze radioterapia. No, u dzieci i młodych ludzi to jest absolutnie niewskazane ze względu na różne powikłania, objawy niepożądane leczenia radioterapeutycznego. No, u dzieci to w ogóle. Natomiast ta obserwacja, no to tak jak mówiłem, można ją zastosować. Obserwacja bowiem powoduje bardzo to niskie ryzyko krwawienia, przy czym nie ma wskazań do terapii przeciwzakrzepowej, co było jeszcze do niedawna uznawane, absolutnie nie ma przeciwwskazań. Nie ma ograniczeń do aktywności sportowej. Jakie są wytyczne do kontroli częstości MR? Na pewno nie częściej niż raz na rok. Co wiąże się jeszcze z tymi naczyniakami? No, taki naczyniak jamisty klasyczny po napadzie padaczkowym. Istota podkorowa, półkula mózgu, niedominująca, widać go tutaj, prawa. Napady padaczkowe. No, trzeba je leczyć, ponieważ płat ciemieniowy prawy będzie niewątpliwie następstwem zespołu Gerstmana i zaburzeń poznawczych, które wystąpią u tego pacjenta. W chirurgicznych wskazaniach jest niewątpliwie padaczka lekooporna i mamy rzeczywiście takich pacjentów, którzy po wahaniu się kilkuletnim zdecydowali się na leczenie. Ale co jest ciekawe, to są zwykle właśnie często te de novo naczyniaki, które pochodzą od zniekształcenia żylnego i wtedy tego znieczulenia, tego żylnego nie wolno zoperować, bo jak się je usunie, to się doprowadzi do zawału żylnego tej okolicy i mogą wystąpić zmiany niedokrwienne. No i oczywiście to jest marzenie neurochirurga, naczyniak jamisty, który pokrwawił, więc są wskazania do leczenia operacyjnego, położenie dobre, łatwy dostęp, to, że pokrwawił, to jest fantastyczne, dlatego, bo go dobrze widać, bo jest brązowy, ciemnobrązowy, więc po prostu po rozchyleniu rowków mózgu nadziewamy się na niego. Ale, co jest istotne, jeżeli nie usunie się go całego, to pozostawienie chociaż fragmentu maleńkiego naczynia kajamistego jest jeszcze większym czynnikiem ryzyka krwawienia późnego, gdyż nie ma tak zwanego efektu ucisku zmiany przez tkanki. Tylko jest pusta jama z kawałkiem naczyniaka i on nie jest uciskany, tamowany po prostu i w związku z tym ryzyko krwotoku jest większe. Także to jest po prostu clue sprawy usunąć go w całości. Pozostaje jeszcze stereoradiochirurgia w przypadku nieoperacyjnych, zwłaszcza głęboko położonych. No inną sprawą są naczyniaki jamiste pnia. One padaczki nie wywołują i leczenie jest związane tylko z zagrożeniem. Także DWA i CCM to jest mały problem w leczeniu padaczki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu proszę, mamy jeszcze przed dyskusją jeden referat i oddaję głos w ręce klanu Czapińskich. I tutaj najmłodsza ze klanu osoba, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jeszcze w tym ostatnim referacie dzisiejszej konferencji mogę Państwu powiedzieć kilka słów o trudnych sytuacjach medycznych wywołanych przez leki przeciwpadaczkowe. Postaram się też zrobić pewne podsumowania, ponieważ część tych informacji już została wcześniej poruszona. Ponad 150 lat od wprowadzenia bromu w terapii padaczki.
działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych są nadal wiodącą przyczyną porażek w leczeniu. Szacuje się, że aż 1/4 leków przeciwpadaczkowych jest odstawianych z powodu wystąpienia objawów ubocznych terapii. Niestety każdy lek przeciwpadaczkowy potencjalnie może wywołać trudne sytuacje medyczne. Może do nich dojść nagle w trakcie włączania leku, a nawet wiele lat po rozpoczęciu leczenia. Jednak w ciągu ostatnich 2 dekad dołożono wielu starań, które miały na celu zmniejszenie toksyczności leków przeciwpadaczkowych. Dlatego leki nowej generacji nie sprawiają już nam tylu problemów, co leki stare, a dzięki znajomości ich profilu działań ubocznych i dostosowaniu do sytuacji naszego pacjenta możemy zoptymalizować terapię przeciwpadaczkową, tak by niejako była ona szyta na miarę. Jednak aby to zrobić, niezbędna jest znajomość tych trudnych sytuacji medycznych, jakie mogą wywołać poszczególne leki. Zastanówmy się, kto jest najbardziej narażony na tego typu sytuacje. Są to przede wszystkim pacjenci z padaczką lekooporną, którzy są narażeni najbardziej dlatego, że zażywają duże dawki leków, a także, że zażywają wiele tych leków. Inne czynniki ryzyka to także współistniejące zaburzenia nastroju, płeć żeńska, wiek dziecięcy i wiek starszy. Rodzaje działań niepożądanych leków przeciwpadaczkowych możemy w zasadzie podzielić na 5 grup. To jest typ A, nagłe, związane z mechanizmem działania leku, idiosynkratyczne, niezwiązane z mechanizmem działania leku, typ C, ujawniające się po długim czasie przyjmowania, typ D, teratogenne i typ E, spowodowane interakcjami między lekami przeciwpadaczkowymi. Reakcje nagłe, spowodowane mechanizmem działania leku, zwykle występują na początku terapii, nasilają się przy wzroście dawki leku i zmniejszają po obniżeniu dawki lub w wyniku habituacji. Przykładem są tutaj objawy neurotoksyczności, które wynikają z działania leków przeciwpadaczkowych na centralny system nerwowy. Są to takie objawy jak senność, zmęczenie, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia o typie podwójnego widzenia lub nieostrego widzenia, zaburzenia koncentracji. Najczęściej są one dawkozależne i występują dopiero przy wysokich dawkach leku, a często przy szybkim ich wprowadzeniu. Z tych objawów sedacja to objaw charakterystyczny dla działania leków starej generacji, takich jak prymidon, fenobarbital czy benzodiazepiny. Natomiast zaburzenia widzenia i zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej są typowo spowodowane przez leki działające na kanały sodowe, a więc karbamazepinę, okskarbazepinę, lamotryginę czy lakozamid. Z kolei zaburzenia pamięci i koncentracji są zgłaszane przez prawie 50% osób leczonych na padaczkę. Czynniki, które mają wpływ na funkcje poznawcze, to poza lekami przeciwpadaczkowymi podłoże padaczki, czas trwania padaczki, częstość i typ napadów padaczkowych, inne choroby współistniejące oraz aspekty psychospołeczne. Zaburzenia funkcji poznawczych przede wszystkim wywołują leki pierwszej generacji, takie jak barbiturany i benzodiazepiny, zwłaszcza w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, ale także topiramat, który może wywołać poważne zaburzenia koncentracji, zaburzenia funkcji językowych, zaburzenia zachowania czy depresję. Te zaburzenia funkcji językowych po topiramacie zwykle pojawiają się tuż po włączeniu leku i już przy niskich dawkach, jednak w rzadkich przypadkach też mogą ujawniać się po dłuższym czasie przyjmowania leku. Topiramat również może powodować zaburzenia funkcji seksualnych, takie jak zaburzenia erekcji u mężczyzn czy anorgazmia u kobiet i u mężczyzn, i jest to związane z oddziaływaniem topiramatu na obwodowy układ nerwowy. Zaburzenia psychiatryczne z kolei zdarzają się u 15-20% pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi. Są to zaburzenia zachowania lub zaburzenia osobowości, takie jak drażliwość, nadpobudliwość, agresja, zachowania autodestrukcyjne, skłonności samobójcze i psychoza. Dlatego w 2008 roku FDA wystosowała ostrzeżenie o większym ryzyku pojawienia się myśli i zachowań samobójczych w trakcie leczenia lekami przeciwpadaczkowymi. Ostrzeżenie to było oparte na wynikach metaanalizy 199 badań 11 leków przeciwpadaczkowych. Oczywiście ryzyko zaburzeń psychiatrycznych, w tym też depresji, jest różne dla różnych leków. Uważa się, że największe jest dla barbituranów, felbamatu, lewetiracetamu, topiramatu, zonisamidu, wigabatryny i tiagabiny. Ważne są też czynniki predysponujące do wystąpienia zaburzeń psychiatrycznych. Jest to dodatni wywiad w kierunku zaburzeń psychiatrycznych u pacjenta lub jego rodziny, ale także dodatni wywiad rodzinny w kierunku padaczki, drgawki gorączkowe w dzieciństwie oraz napady toniczno-atoniczne. Inne objawy niepożądane, jakie mogą wywołać leki przeciwpadaczkowe, to na przykład jaskra zamkniętego kąta wywoływana rzadko przez topiramat,
Czy kamica nerkowa, która występuje u 1% pacjentów leczonych topiramatem albo zonisamidem z powodu hamowania anhydrazy węglanowej przez te leki, a także zaburzenia rytmu serca, które może wywołać glukozamid poprzez wydłużenie odcinka PR w EKG. Terapia niektórymi lekami może też powodować zaostrzenie przebiegu samej padaczki. Przykładem jest tutaj tiagabina, która może wywoływać niedrgawkowy stan padaczkowy oraz fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina i lakozamid o mniejszym stopniu lamotrygina, które mogą nasilić występowanie mioklonii w padaczce mioklonicznej. Poza tymi lekami jest to także wigabatryna. Reakcje idiosynkratyczne. Są to działania niepożądane, które nie dają się wytłumaczyć mechanizmem działania leku i występują nagle, niezależnie od dawki leku i tylko u osób podatnych. Zwykle zatem pojawiają się w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia. Mogą one doprowadzić do ciężkich powikłań, a nawet do zgonu. Dlatego w razie ich wystąpienia konieczne jest jak najszybsze odstawienie leku. Do najczęstszych reakcji idiosynkratycznych należą skórne reakcje uczuleniowe, zaburzenia hematologiczne oraz uszkodzenie wątroby i trzustki. Skórne reakcje uczuleniowe to zespół DRESS, zespół Stevens-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka. Lekami, które najczęściej je wywołują, są karbamazepina przede wszystkim, fenytoina, fenobarbital, lamotrygina, okskarbazepina i lakozamid. Należy tutaj podkreślić, że osoba, która uczuliła się na jeden z tych leków przeciwpadaczkowych, również może uczulić się na inny i jest to pięciokrotnie zwiększone ryzyko uczulenia. Sama wysypka występuje u kilku do kilkunastu procent osób leczonych tymi lekami, jednak poważne reakcje uczuleniowe dotyczą tylko 1 do 10 na 10 tysięcy pacjentów. Czynniki wystąpienia reakcji idiosynkratycznych to przede wszystkim predyspozycja genetyczna, ale także wiek dziecięcy lub wiek starszy, dodatni wywiad w kierunku uczulenia na inny lek przeciwpadaczkowy, zbyt wysoka początkowa dawka leku lub jego zbyt szybkie wprowadzenie oraz zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego. Zespół DRESS, czyli wysypka polekowa z towarzyszącą eozynofilią i objawami ogólnymi, najczęściej manifestuje się po 2 do 8 tygodniach po włączeniu leku. Średnio jest to 3 tygodnie. Kryteria diagnostyczne zespołu DRESS obejmują nagle występującą wysypkę skórną, gorączkę około 38 stopni wraz z symetrycznym powiększeniem węzłów chłonnych, zajęciem co najmniej jednego organu wewnętrznego, a także zaburzeniami obrazu krwi, na przykład z trombocytopenią, eozynofilią i manifestują się też ciężkim stanem ogólnym pacjenta. Tak wygląda wysypka w zespole DRESS. Jest to też taki no, wierzchołek góry lodowej właściwie tego zespołu, czyli to co widzimy. Niektóre leki mogą też wywołać zagrażające życiu reakcje hematologiczne. Felbamat może wywołać anemię aplastyczną, karbamazepina natomiast agranulocytozę. Do reakcji idiosynkratycznych należą też uszkodzenie wątroby i trzustki, które występuje jako objaw izolowany lub właśnie jako składowa zespołu DRESS. Toksyczne uszkodzenie wątroby może wystąpić zwłaszcza po felbamacie czy kwasie walproinowym, natomiast ostre zapalenie trzustki po kwasie walproinowym. I reakcje ujawniające się po dłuższym czasie przyjmowania leku. Najczęściej jest to spadek masy ciała lub wzrost masy ciała. Spadek wagi mogą powodować topiramat, zonisamid czy felbamat. Może to być objaw problematyczny u pacjentów niedożywionych. Natomiast wzrost wagi powodują kwas walproinowy, gabapentyna i pregabalina. I niestety otyłość, która jest wywołana przez te leki, powoduje, jak każda otyłość, wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego, a także spadek samopoczucia pacjenta i problemy z zażywaniem leków, z przestrzeganiem schematu terapii. Znane są też zaburzenia gospodarki hormonalnej, które wywołują leki przeciwpadaczkowe. Kwas walproinowy, który jest przyjmowany przewlekle, powoduje powstanie zespołu policystycznych jajników, zwłaszcza jeżeli został włączony przed 20 rokiem życia, a także zaburzeń miesiączkowania i hiperandrogenizmu u kobiet. Natomiast u mężczyzn może wywołać zaburzenia płodności na skutek zmniejszenia ruchliwości plemników. Z kolei induktory enzymatyczne, czyli karbamazepina, fenytoina i fenobarbital, powodują spadek poziomu hormonów płciowych i hormonów kory nadnerczy, co również może prowadzić do zaburzeń funkcji seksualnych i płodności. A wszystkie wymienione przeze mnie leki obniżają gęstość kości i czynią je bardziej podatnymi na złamanie.
Z kolei trombocytopenia występuje u 10% osób leczonych kwasem walproinowym, a czynniki ryzyka jej wystąpienia to starszy wiek, płeć żeńska i wysokie dawki leku, czyli powyżej 1000 mg. Pacjenci w starszym wieku często przyjmują też leki przeciwkrzepliwe lub przeciwpłytkowe, co dodatkowo komplikuje tutaj sytuację, ponieważ zwiększa to ryzyko krwawień, także takich zagrażających życiu. Nie jest znany dokładny czas terapii, po którym może dojść do trombocytopenii w stosowaniu kwasu walproinowego. Wiemy od dawna, że fenytoina może powodować przerost dziąseł oraz rozrost rzekomo chłoniakowy skóry, jeśli jest przyjmowana długotrwale. I również już właściwie od dawna, chociaż mniej dawna, że długotrwała terapia wigabatryną może powodować obustronne koncentryczne zawężenie pola widzenia. Było to już dzisiaj również wielokrotnie wspominane, niejako mimochodem. Natomiast zmiany te są nieodwracalne, mogą się pogarszać wraz z kontynuacją leczenia. Częstość występowania jest właściwie zmienna. Czynniki ryzyka to płeć męska, starszy wiek, wysoka dawka leku i długi okres leczenia, a więc przede wszystkim te dawki i czas leczenia są tutaj istotne. Tak wyglądają zaburzenia pola widzenia po wigabatrynie. I przykład z niedalekiej przyszłości, o którym dzisiaj akurat jeszcze nic nie było. Retigabina jest to lek, który został zatwierdzony w 2011 roku przez FDA jako terapia w leczeniu padaczki ogniskowej. Wydawało się, że jest to lek właściwie idealny, ponieważ nie wchodził w żadne interakcje, miał unikalny mechanizm działania. Niestety już na etapie badań klinicznych i później okazało się, że powoduje retencję moczu, niebiesko-szare przebarwienia śluzówek, spojówek i paznokci, a w końcu także zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, które prowadziło do zaburzeń widzenia, niestety również nieodwracalnych. Dlatego w 2013 roku FDA wydała ostrzeżenie o tego typu objawach i w zasadzie zaprzestano włączania retigabiny i kontynuacja terapii również stała się problematyczna. Tak wyglądają właśnie niebieskie paznokcie po terapii retigabiną. Nie trzeba malować. Nie trzeba malować. Kolejnym problemem jest teratogenność leków przeciwpadaczkowych. Wiemy, że ekspozycja na w ogóle leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży powoduje 2- do 3-krotne zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u płodu. Ryzyko to wzrasta, gdy stosowana jest politerapia lub terapia kwasem walproinowym lub jedno i drugie. Kwas walproinowy przyczynia się do powstania nie tylko wad cewy nerwowej, o których wszyscy wiemy, ale także wad serca oraz zaburzeń rozwoju intelektualnego i psychicznego dziecka w okresie postnatalnym. Okazuje się, że dzieci narażone na kwas walproinowy w ciąży wykazują niższe o 10 punktów IQ w stosunku do swoich rówieśników. Ten efekt teratogenny kwasu walproinowego jest dawkozależny i jest największy przy dawkach powyżej 650 mg na dzień, co zresztą dzisiaj już było wspomniane. O teratogenności leków przeciwpadaczkowych wiemy przede wszystkim z rejestrów ciążowych, takich jak na przykład badanie EURAP, które było największym międzynarodowym badaniem przeprowadzonym u kobiet w ciąży. Obejmowało ono rejestr ciążowy prawie 4000 pacjentek. Analizowano w nim ekspozycję na jeden z 4 leków stosowanych w monoterapii. Oceniono tutaj ryzyko powstania wad wrodzonych u dzieci. Okazało się, że najmniejsze ryzyko było dla lamotryginy, ale tylko w dawkach poniżej 300 mg na dzień. Było to ryzyko zbliżone do populacyjnego. Największe ryzyko było dla kwasu walproinowego, felbamatu i karbamazepiny. Z kolei z innych rejestrów ciążowych wiemy, że topiramat powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia rozszczepu podniebienia. I ostatni typ to interakcje lekowe. Induktory enzymatyczne, czyli fenytoina, fenobarbital, primidon i karbamazepina, mogą powodować zmniejszenie stężeń wielu innych leków, ważnych leków, takich jak antybiotyki, leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe, doustne antykoagulanty, leki przeciwpsychotyczne, a także doustne leki antykoncepcyjne. Efektywność doustnej antykoncepcji mogą zmniejszać też niektóre nowe leki przeciwpadaczkowe, takie jak oxcarbazepina lub topiramat w dawkach większych niż 200 mg na dzień. Z kolei doustne leki antykoncepcyjne mogą przyspieszać metabolizm kwasu walproinowego i lamotryginy, prowadząc do obniżenia stężeń tych leków i wyzwolenia napadów padaczkowych. Istotne są też interakcje leków przeciwpadaczkowych między sobą.
terapia kilkoma lekami, które mają podobny mechanizm działania, na przykład blokery kanałów sodowych, mogą potęgować efekty neurotoksyczne. Mam na myśli tutaj fenytoinę, karbamazepinę, oxkarbazepinę, lamotryginę i laklozamid. Teraz chciałabym się krótko zastanowić, jak zapobiegać tego typu sytuacjom medycznym. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę populacje specjalne, a więc na przykład dzieci. Dzieci w większym stopniu niż dorośli są narażone na wystąpienie reakcji idiosynkratycznych, na przykład zespół Stevens-Johnsona występujący zwłaszcza po lamotryginie, czy toksyczne uszkodzenie wątroby spowodowane leczeniem kwasem walproinowym. Dlatego u dzieci leki te należy stosować w niskiej dawce i powoli ją zwiększać. Osoby starsze z kolei są narażone na wystąpienie zaburzeń funkcji poznawczych, ryzyko upadków, na wystąpienie skórnych reakcji idiosynkratycznych oraz interakcji lekowych. Większości z tych problemów można uniknąć dzięki kilku działaniom. Wyborowi leku, który nie wchodzi w interakcję z innymi lekami, np. gabapentyna czy pergabalina, oraz stosując niską dawkę początkową i powoli zwiększając dawkę leku. Objawy neurotoksyczności można zminimalizować przez unikanie łączenia leków o tym samym mechanizmie działania, a także rozdzielenie dawek dziennych z 2 na 3, włączenie leku o przedłużonej formule działania. Trzeba pamiętać, że osoby upośledzone mogą nie być w stanie zgłosić objawów neurotoksyczności i wymagają obserwacji przez opiekunów. Zaburzenia psychiatryczne powinny skłonić do ostrożności w wyborze leków takich jak topiramat, zonisamid, lewetiracetam czy tiagabina i wigabatryna, a u pacjentów z zaburzeniami nastroju korzystne może być włączenie leków o działaniu przeciwdepresyjnym, a więc lamotryginy, co już dzisiaj też było podkreślane kilkukrotnie, stabilizatorów emocjonalnych takich jak kwas walproinowy, karbamazepina i przepraszam, oxkarbazepina oraz leków o działaniu przeciwlękowym, czyli gabapentyny i pregabaliny. Lakozamid powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, przyjmującymi inne leki wydłużające odcinek PR oraz u pacjentów powyżej 65 roku życia. Znalazłam takie zalecenia, że u takich osób należy wykonać badanie EKG przed włączeniem lakozamidu oraz po dojściu do dawki docelowej. Z kolei u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną należy unikać induktorów enzymatycznych, np. karbamazepiny, a w czasie stosowania oxkarbazepiny i topiramatu w tych dawkach większych niż 200 mg na dzień należy wybrać tabletki o zwiększonej zawartości estrogenu. Należy również dostosować dawkę hormonów za każdym razem, gdy dojdzie do krwawienia w środku cyklu. Z kolei estrogeny zawarte w tabletkach antykoncepcyjnych przyspieszają metabolizm lamotryginy. Dlatego przy włączeniu hormonalnej antykoncepcji należy zwiększyć dawkę lamotryginy, a przy wyłączeniu zmniejszyć ją z powrotem. Należy doradzić kobietom chorym na padaczkę planowanie ciąży, tak abyśmy zmiany w leczeniu mogli wprowadzić przed zajściem w ciążę i leczyć minimalnymi skutecznymi dawkami, optymalnie jednym lekiem przeciwpadaczkowym. Leki, które wydają się bezpieczne w ciąży, to lewetiracetam, lamotrygina, oxkarbazepina i prawdopodobnie też gabapentyna i zonisamid. Trzeba pamiętać o tym, że napady padaczkowe, zwłaszcza toniczno-kloniczne, stanowią większe zagrożenie dla matki i płodu niż same leki przeciwpadaczkowe. W trakcie terapii lamotryginą w ciąży należy zwiększyć dawkę, ponieważ jest wtedy zwiększona objętość dystrybucji i lamotrygina też ma szybszy metabolizm, natomiast z powrotem obniżyć dawkę po porodzie. Trzeba pamiętać o suplementacji kwasu foliowego, o diagnostyce prenatalnej oraz o karmieniu piersią, do którego nie ma w zasadzie przeciwwskazań u kobiety z padaczką. I na koniec jeszcze przypadek. 44-letnia kobieta z migreną, nie z padaczką, u której choroba zaczęła się w 27 roku życia. Ponadto w wywiadzie występowała u niej depresja i trombocytopenia. Miała silne migreny około 10 dni w miesiącu z umiarkowaną reakcją na tryptany, a więc migrena, powiedzmy, dawała jej w kość. Dotychczas nie była leczona profilaktycznie na migrenę, dlatego włączyłam leczenie profilaktyczne, najpierw amitriptylinę, flunaryzynę, beta-blokery. Niestety efekt był umiarkowany lub żaden. Doszło do wzrostu wagi i dużej senności. Włączyłam topiramat w sumie niskiej dawce, 2 razy 50 mg na dzień. Udało się uzyskać poprawę w zakresie migreny, niestety okupioną objawami ubocznymi. Wystąpiły nudności, biegunka, anoreksja. W późniejszym okresie również depresja,
labilność emocjonalna. Zdecydowałyśmy się na odstawienie leku z powodu tych objawów ubocznych po 3 miesiącach leczenia. Niestety i tak miesiąc później pacjentka zaraportowała epizod kamicy układu moczowego, który wystąpił w postaci kolki nerkowej. Z tego powodu pacjentka była też hospitalizowana. Okazało się, że w wywiadzie u pacjentki 4 lata wcześniej wystąpił już pierwszy epizod kamicy nerkowej, a więc tak naprawdę topiramat w ogóle nie był lekiem dla niej. Wtedy włączyłam kwas walproinowy do dawki 300-500 mg, uzyskując właściwie przejściową poprawę w zakresie migren, która utrzymywała się 3 miesiące. Później niestety nie było już tej poprawy. Monitorowałam małopłytkowość, która utrzymywała się na tym samym poziomie. Doszło do wzrostu wagi, wypadania włosów i w zasadzie kwas trzeba było odstawić z powodu tych objawów ubocznych i braku skuteczności długofalowej. Więc podjęłam jeszcze próbę z pregabaliną, którą włączyłam do dawki 2 razy 150 mg. Uzyskując znowu poprawę w zakresie migreny, niestety z dużą sennością, wzrostem apetytu i dalszym wzrostem wagi, wobec czego pacjentka jednak zdecydowała o odstawieniu pregabaliny. Tak minęły nam 2 lata leczenia, które mogło być skuteczne, ale niestety objawy niepożądane leków przeciwpadaczkowych uniemożliwiły nam tą terapię. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że właściwy wybór leku powinien być dokonany o bilans korzyści i zagrożeń, jakie ze sobą niosą, że ważna jest znajomość grup pacjentów, które są bardziej narażone na wystąpienie objawów niepożądanych, a gdy wystąpią, szybkie ich rozpoznanie i zmianę leku na bezpieczniejszą dla pacjenta. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Ja też bardzo dziękuję Ewie Juniorce Czapińskiej za bardzo klarowne przedstawienie objawów niepożądanych związanych z leczeniem padaczki. Proszę Państwa, to był ostatni referat w cyklu tych trudności medycznych związanych z leczeniem i teraz mamy kilkanaście minut, właściwie 10 minut na dyskusję. Rozpoczynamy dyskusję. Ja skorzystam z tego, że moja kolej i od razu panią doktor poproszę. Brakuje mi państwa stanowiska dotyczącego marihuany. Co jest? Chodzi o to, że chodzi mi o padaczkę lekooporną. Jest ogromna propaganda za wprowadzeniem jej. Nie ma preparatu, który by odpowiadał normom farmaceutycznym, ale chodzi mi o to, że jeżeli taki preparat, no w końcu nie jest to coś niemożliwego, bo po prostu sprowadza się do tego, żeby stworzyć preparat, surowiec dać taki, który można taką samą dawkę uzyskiwać w kolejnych seriach, co na razie nie ma takiego producenta. Ale w momencie... ale na razie jest nie kupiona, teoretycznie. W każdym razie chodzi mi o stanowisko po prostu państwa. Czy uważacie, że rzeczywiście jest takie ogromne zapotrzebowanie na marihuanę w padaczce lekoopornej? Bo wiadomo, jakie jest stanowisko epileptologów amerykańskich i jakie są wyniki badań, ale chodzi mi o państwa stanowisko. Czuję się wywołany do odpowiedzi i z chęcią odpowiem, bo mam ten problem stale z pacjentami, którzy naciskają, powiedzmy, na to. Moje stanowisko jest takie i w ogóle stanowisko większości epileptologów. Nie popieramy tego, co się dzieje na rynku. Najkrócej mówiąc, odpowiadając pacjentowi na pytanie, czy mógłbym, mówię tak, to jest suplement diety. Może pan spróbować, jeśli pan chce, bo suplementy diety nie są obwarowane normami farmaceutycznymi. Ale jeśli 2 razy po jednej łyżeczce daje się starcowi i dziecku, bo tak te ulotki zwykle zawierają, to jaka może być korzyść z takiego leczenia, skoro dawkowanie jest takie same dla wszystkich? Bo tak się dawkuje suplementy diety. Potem w drugim jakby części, w drugiej części mojego wystąpienia mówię tak, pochodne, znaczy dwie, kanabidiol i kanabidiwarin, są w trakcie badań klinicznych. W Stanach skończyło się badanie w katastroficznych zespołach dziecięcych, które skończyło się powodzeniem. Ale w Europie kanabidiwarin jest dokładnie na takim samym poziomie w badaniu klinicznym, które zresztą prowadziliśmy u nas. 40% kanabidiwarin, skuteczność 40% placebo. Czyli generalnie lek prawdopodobnie przepadnie. Czyli droga zaczyna się od nowa. Kanabidiol prawdopodobnie wejdzie do badań w tej chwili w padaczce wieku dorosłego na całym świecie, bo jeśli to jest trzecia faza, to musi być ona na całym świecie.
za 2-3 lata się skończy. Jeśli się okaże, że lek wymaga, znaczy dopuszczony jest do rejestracji, będzie zarejestrowany i będziemy go stosować jak każdy inny. Takie jest nasze stanowisko. Także nie popieramy tego takiego, że tak powiem, chocholego tańca. Jeżeli chodzi o FDA i Amerykę powiem, bo jest to wiadomość sprzed kilku miesięcy i sprzed kilkunastu dni. Pierwsza to DW Pharmaceutic uzyskało prawo z produkcji przez FDA i stosowania tego leku. Rejestracja jest oficjalna dla zespołu DRAVE i Lenoxa-Gasto, czyli Orphan Drug jest zarejestrowany. Problem był do tej pory, przez ostatnie miesiące taki, że w Ameryce produkty pochodzące z marihuany są objęte penalizacją, nie wolno ich stosować, ale w ostatnich tygodniach, 2 tygodnie temu Sąd Najwyższy w Ameryce orzekł, że lek ten zostaje wycofany z tej listy. Nie ma żadnych przeszkód i pewnie już od parunastu dni jest tam to stosowane. I Epidolex jest lekiem, który jest stosowany, jest pochodną produkowaną w tej chwili. EMA lada chwila moim zdaniem zarejestruje. Natomiast problem jest to, co jeszcze dr Czapiński mówił, co warto pacjentom mówić. Ja nie jestem farmakologiem, ale o ile wiem, to metabolizm pochodnych marihuany, połykanych czy zjadanych, czy nie, jest 95 albo więcej procentowy przez wątrobę. Tak? Zgadza się czy nie? Wobec czego, jeżeli wiemy, że kanabidolu jest na pewno mniej niż 5% w tej ilości, to jaką ilość tego zielska trzeba zjeść w ciągu doby? I pytanie, za jakie pieniądze? I to warto powiedzieć. A trzecia rzecz, którą rozwiązali Amerykanie, żeby nie było dyskusji. Prawie we wszystkich Stanach w tej chwili jest dostępność rekreacyjnej marihuany i leczniczej. Prawie. Ale problemu nie ma. W tej chwili nigdzie na ten temat nikt nie mówi. Było tak, że w stanie Colorado była 100% dostępność i dr Orin Dewiński, z którym kiedyś rozmawiałem, śmiał się, że jak matka z dzieckiem chorym na Darweta przekracza granicę stanu Colorado, o 50% spada częstość napadów. Teraz już nie musi tam jeździć. To tyle. Ale jest taka rzecz, że nie jest to tak, że większość stanów jest mniejszość stanów, jeżeli chodzi, nie penalizuje, ale to polega wyłącznie na tym, że można pójść do sklepu i wyjść z marihuaną, będąc pewnym, że nie aresztuje agent federalny za posiadanie. Ale Sąd Najwyższy uznał kanabidol jako taki za substancję już nie podlegającą penalizacji. To jest orzeczenie sprzed kilkunastu dni. To nie chodzi o penalizację, tylko chodzi o rejestrację przez FDA. FDA zarejestrowała. Ale nie ale mówimy w tej chwili o marihuanie tak zwanej medycznej, czyli o zielsku. Ja nie widzę różnicy między marihuaną, nie dzieliłbym tak. Jeżeli ja mam przyjemność zapalić skręta, jointa, to jest dla mnie rekreacyjna. Jeżeli ja mam przerzuty nowotworu i palę z tego powodu marihuanę, to jest to lecznicza. Taką różnicę tylko widzę. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to po prostu, że czym innym są poszczególne kanabinoidy, które są rejestrowane jako leki, a czym innego jest marihuana jako zielsko, przepraszam. Zielsko trzeba wyrzucić absolutnie, tylko trzeba wyciągnąć. Musimy kontynuować dyskusję dotyczącą dzisiejszych referatów tej ostatniej sesji. Wobec tego ja zapytam w takim razie, kto Państwa by się chciał zapytać. To jest dyskusja dotycząca pierwszego referatu pana profesora Adama Stępnia. Jest pierwsze zgłoszenie. Dobry wieczór, jestem neurologiem dziecięcym, praktykiem. I chciałam zwrócić jeszcze uwagę i Państwu przypomnieć albo poinformować o konieczności SSPE, które tutaj nie zaistniało dzisiaj, dlatego że nawrót, przywleczenie do Polski odry rodzi nam zagrożenie, że powstaną zachorowania na SSPE. W związku z tym jeszcze pogłębia tu problem fakt, że objawy SSPE są objawami odległymi od samego zachorowania odry. Kilka lat, 4-5 lat. Ja ze względu na swój wiek widziałam 2 przypadki w Lublinie. Pracuję w Lublinie. 2 dzieci, 1
Pierwsze objawy po 4 latach zaczęło się napadami uogólnionymi, padaczkowymi. Ja widziałam 15. Gratuluję. A wy jesteście najgłośniejsi. No dobrze, ale ja pozwolę sobie dlatego mówić o tym. I żeby przypomnieć problem. U drugiego dziecka zaczęły się objawy trudności poznawczych. Zresztą było bite przez tatusia, ponieważ się świetnie uczyło i raptem przestało się dobrze uczyć. Widziałam również dokumentację z Centrum Zdrowia, z Instytutu Matki i Dziecka, gdzie solista z zespołu Gawenda z Pałacu Kultury zachorował po kilkuletnim przebyciu odry. Dlatego też myślę, że warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli chodzi o pogłębiony wywiad i pytania dotyczące przebycia odry we wczesnym dzieciństwie. Kolejna rzecz, to jednak warto się zastanowić nad przyjmowaniem do żłobków i przedszkoli dzieci nieszczepionych. I dlatego zresztą ten program wywołuję dzisiaj, bo to jest bardzo ważna sprawa. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na pewno za szczepieniami. Czy jeszcze do pana profesora Stępnia, czy są jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do następnego referatu. To po kolei była pani profesor Barbara Błaszczyk. Czy państwo macie pytania do pani profesor? Jeżeli nie, no to ze względu na ten czas, gdzie my dziękujemy bardzo pani profesor za wystąpienie. Do pana profesora Tomasza Gabrielewicza. Już tutaj 2 głosy. Proszę bardzo. Ja się chciałam tylko zapytać, czy były badania robione w zależności od płci i wieku, bo tego tam nie było na tablicy, to znaczy w tych schematach. Jak to się miało, powiedzmy, do wieku pacjenta, ewentualnie kobieta, mężczyzna. Zaburzenia poznawcze i prawda, to wpływanie tych leków i... Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. Z tego, co pamiętam, z tych prac, które przeanalizowałem, nie było takich jasnych zależności. Ale ponieważ nikt nie pytał pani profesor, to pytanie o płeć. To może taką ciekawostkę powiem na koniec. Forma, którą wybierają samobójcy. Jak popełnić samobójstwo? Kobieta i mężczyźni. Mężczyźni najczęściej wyskakują przez okno, kobiety nigdy. Dlaczego? Bo myślą o tym, jak będą wyglądały po śmierci. To nie są żarty. Poniżej 1%. Także kobiety najczęściej leki, po których generalnie zmiany są niewielkie. A tak trochę uciekam od pytania, przepraszam. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, czy chorobę Alzheimera można pomylić z padaczką? Ale ułatwię panu profesorowi odpowiedź na to pytanie, bo jest jedna sytuacja, że rzeczywiście można te dwie choroby pomylić. To jest status epilepticus napadów nieświadomości ptimal. Ja znam jeden przypadek, gdzie neurolog pomylił te dwie choroby, dlatego że status epilepticus napadów ptimal trwał kilka tygodni. I uznał, że to jest choroba Alzheimera i skierował do szpitala psychiatrycznego. Czy pan profesor zna podobne przypadki? To znaczy tak, szanowni państwo, doktor niestety nie doczytał. Nie rozpoznajemy otępienia, jeżeli objawy trwają krócej niż 6 miesięcy. To jest minimalny okres. Kilka tygodni nigdy nie rozpoznajemy otępienia. W przypadku choroby Alzheimera, otępienie typu alzheimerowskiego są lata, a nie miesiące. Chociaż czasami w tej formie wczesnej, rozpoczynającej się przed 65 rokiem życia, początek jest bardziej dynamiczny. Także tutaj ja nie mam wątpliwości, że to był błąd. Natomiast ja uważam i bardzo dziękuję organizatorom tego zacnego spotkania, że zwrócili mi uwagę na co innego. Źle leczymy
źle leczymy, najprawdopodobniej napady padaczkowe, leczymy zaburzenia świadomości. Bo myślę, że część tych stanów, które rozpoznajemy jako krótkoterminowe zaburzenia świadomości, podajemy na przykład neuroleptyki, w tym momencie działamy szczególnie jatrogennie, prawda? Natomiast z tego, co przez stymulację Państwa przeczytałem, to zdecydowanie powinniśmy podchodzić z większą ostrożnością i brać pod uwagę fakt, że mogą to być właśnie napady niedrgawkowe, padaczkowe. I myślę, że to w wielu przypadkach tak właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda. Dziękuję bardzo. Zmieniamy temat. Bardzo. Pytamy o pytania do pana profesora Kwiatkowskiego, czyli dzieci. Czy są pytania? Może ja za... A i są tutaj tam, doktor Ryż. Ja chciałem pogratulować tego jasnego przedstawienia sprawy naczyniaków jamistych. W mojej praktyce, gdzie trafiają pacjenci na diagnostykę przedoperacyjną, to nie jest mały problem. Natomiast problemem są, bo to, co pan profesor mówił, pewnie jest przedstawione na kursach neurochirurgicznych młodym neurochirurgom, jest problem taki, że pacjent, który ma padaczkę i przypadkowo znalezionego naczyniaka jamistego, to dla wielu z tych panów jest to wskazanie do usunięcia tego naczyniaka. Nie zastanawia się, że ten naczyniak jest, ale takie rzeczy się dzieją. Naczyniak jest podkorowy, naczyniak nie ma śladu krwawienia, a są usuwane, nie zastanawia się neurochirurg nad tym, że jakie są objawy napadów padaczkowych i rzeczywiście tak czy tak jest. Nie będę mówił o padaczkach mioklonicznych, które były operowane z tegoż powodu, że miały wrodzonego naczyniaka. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tu była mowa o radioterapii, jak rozumiem, gamma knife'em głównie, tak? Gamma knife jest dość mało precyzyjną metodą, o ile wiem, i na wyniki czeka się, czy proszę poprawić mnie, ale moim zdaniem 2-3 lat. W ciągu tych 2-3 lat jest dużo więcej napadów. Tak, ale dochodzi do tego jeszcze to, że badanie ROZE, które było prowadzone od 12 roku, z tego powodu praktycznie padło. Nikt nie chciał zgłaszać pacjentów, no bo jeżeli po operacji będzie do mnie dzwonił pacjent co drugi dzień, że ma więcej napadów, jest błąd. Czy coś panu wiadomo na temat leczenia, to co jest bardzo popularne od 3 lat w Ameryce i w Amerykach obydwu i poza Europą jeszcze niestety, czyli riser ablation, tego typu naczyniaków, jest to metoda, która no, byłaby przyszłością. Nie wiem, czy państwo jakieś badania w tym kierunku chcą robić, bo sprowadzenie tego typu aparatury do Polski posunęłoby leczenie właśnie takich drobnych malformacji w trudno dostępnych miejscach. Bo naczyniak jamisty może być na przykład w hipokampie, może być gdzieś, bo takowe przypadki żeśmy mieli, może być w strukturach trudno dostępnych. Nie widziałem go w okolicy Podzgórza, ale wyobrażam sobie, że mógłby tam być. Dziękuję bardzo. Tak, to jest przyszłość właśnie tej tak zwanej stereoradioneurochirurgii. To rzeczywiście jest to. Ale laserową, no to właściwie no, tak samo jak jest gamma knife z użyciem gamma, tak jak jest protonoterapia z użyciem rozwinięte taki problem, to laser jest tak samo sposobem na ablację tej zmiany. Ale jest dużo bardziej precyzyjny. Precyzyjny, tak. Miejscowy. Jest to nowa technologia. Tak, no jest to nowa technologia, która ale zadaniem jest wtedy eliminacja tych naczyniaków, które nie powodują padaczki, tylko które na przykład w pniu mózgu, w hipokampie albo wzgórzu mogą dodać ryzyko krwawienia, bo ryzyko krwawienia w istocie białej jest żadne, a jeżeli to objawy ogniskowe są minimalne, natomiast tam to jest zagrożenie życia. Rozumiem, a tutaj chodzi o to, żeby naczyniak, żeby to było, nie wiem, bo ja tak może nie usłyszałem, naczyniak musi być koło istoty szarej, tak. I tam musi być z niego krwawienie. Tak jest. Głęboko, nie wolno go ruszać, bo nie ma najmniejszego sensu. No nie. Chodzi mi o to, że takie historie się zdarzają, a to jest przykład mojego pacjenta, któremu w głębokich strukturach potylicy ktoś, jeden z chirurgów wiele lat, kilka, no nie będę mówił, to nieważne, usunął naczyniaka, powodując połowiczy ubytek pola widzenia. Tak. Padaczka była z drugiej skroni, mniejszy hipokamp, nie można go zoperować, bo obustronnie będzie miał ubytki pola widzenia. Starałem się wytłumaczyć, że takie postępowanie jest co najmniej nieroztropne. Co bardzo ważne, co pan profesor powiedział, ale zdarza się, bo istotnie tutaj ta metoda
leczenia była dotąd chyba nadużywana trochę, jeśli można powiedzieć. Czy u dzieci wewnątrz naczyniowo też można endoskopowo też nie. zamykać te naczynia? Nie, naczynia krwionośne absolutnie nie, bo tam nie ma dojścia dobrego naczynia żywiącego. Także to jest no zupełnie właśnie. Metoda nie... Otwierać czaszkę to... Nie ma w ogóle możliwości leczenia embolizacyjnego. Bardzo ciekawe. Jeszcze pan Piotr jeszcze chce zapytać. Chciałem cię zapytać o tą pacjentkę z tym pięknym naczyniakiem muszczku. Z głową meduzy. Z głową meduzy, tak. Nie do końca wiem, czy ona miała padaczkę? Tak. Miała. Okej, okay. To pytanie jest proste. Czy użyłeś argumentu takiego, że muszczek nigdy nie jest epileptogenny? Tak. Dokładnie. Bo to warto powiedzieć, po prostu warto powiedzieć wprost. No właśnie nigdy i to tłumaczymy. I zarzut tutaj, że ponowne na wystąpienie u tej dziewczyny było powodem, że nie zaoperowaliśmy tej malformacji, jest absurdalne, a poza tym ryzyko, które byłoby gigantyczne. Jaka jest tylko różnica między tymi malformacjami nadnamiotowymi i muszczkowymi? W minimalnie większym procencie ryzyko krwawienia jest z tych muszczkowych, ale nigdy nie powoduje napadów padaczkowych. Panie profesorze, jeszcze zapytam tylko, jeżeli małe dziecko ma padaczkę, czy trzeba robić mu badanie naczyniowe, to bo tak to... Nie. Nie. Absolutnie. Nie. Dostępna w tej chwili technika badania klasycznego rezonansu absolutnie ujawni, także to naczyniowego w ogóle nie, to się wiąże z wieloma rzeczami. Nie, o rezonansie naczyniowym, czy to... Nie, nie ma wskazań. Nie ma sensu. Dobrze, dziękuję bardzo. Musimy przejść do ostatniego już w tej chwili referatu, do Ewy Juniorce. Juniorki Czapińskiej. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Jest tutaj też doktor Ryż, jak zwykle. Proszę bardzo. Bo bardzo mi szkoda jest nie jako lekarzowi retygabiny, czyli trobaltu na naszym rynku. Lek, którym okazało się te palce takie ślicznie wyglądające, te oczy i usta, to było kilkadziesiąt osób, które uczestniczyło w trzeciej fazie i czwartej badaniach i późniejszej w fazie klinicznej. Okazało się, że jest to przemijające. Lek został dość sprytnie przez producenta wycofany z Polski. Nie wiem dlaczego, ale wycofał go. Natomiast lek ma pewne zastosowanie i będzie stosowany. Okazało się, że jest lekiem, dzięki działaniu otwieraniu kanału potasowego, jest prekursorem leków, które powstaną przy leczeniu ciężkiej, nawracającej depresji. I pewnie tu zastosowanie jest dużo większe niż w padaczce. Pojawi się z powrotem. Chciałam się do tego odnieść, bo ja szukałam informacji właśnie o retigabinie i rzeczywiście znalazłam informacje o tym, że działania były przemijające, ale dotyczące przebarwień obwodowych, że tak powiem, narządów, a nie siatkówki. Przebarwienia siatkówki to były nieodwracalne zaburzenia wzroku, więc z tego powodu wycofano retigabinę, a nie z powodu, powiedzmy, nie wiem, przebarwień paznokci, bark i śluzówek itd. No jest wiele leków stosowanych, które mają działania uboczne, prawda? To tak jak powiedzmy dzisiaj też było mówione o kwasie walproinowym. No wydaje się z roku na rok, że on już w końcu będzie w ogóle wycofany, ale jednak wycofany nadal nie jest. Są tylko coraz większe jakby obostrzenia, no ale niestety no coś musimy stosować po prostu. Drogi Andrzeju, pozwól, że ci odpowiem też, no bo w końcu klan rodzinny to... Zobowiązuje. Otóż tu nie ma sentymentów w tej sprawie. Jeśli takie objawy wystąpiły, to ten lek nie jest, powiedzmy, wycofywany, ale wystarczy, że straci refundację. I tak się w większości krajów stało. Po drugie, przykład felbamatu uczy nas, że obojętnie, czy to wystąpi w kilku czy kilkunastu przypadków, tak jak w przypadku felbamatu ostre uszkodzenie wątroby i śmierć pacjentów, to dosłownie oznacza pogrzeb leku. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby retigabina była zastosowana jako lek przeciwdepresyjny, bo jest tak dużo rozwiązań antydepresyjnych, że wątpię, że przy takich obwarowaniach ona była jako lek antydepresyjny zastosowana. A prekursorem to co innego. Tak, ale były badania, które potwierdziły, że dużą skuteczność. To dopiero w depresji. Proszę Państwa, musimy kończyć. Zresztą Piotr zaraz będzie kończył tę konferencję. Ja w tej chwili dziękuję za dyskusję i oddaję głos pani profesor, która podsumuje tę sesję. Szanowni Państwo, Państwo Czapińscy mają niezmierną ilość ważnych tematów do przedyskutowania, które nam co roku serwują. A o tym, że te najciekawsze zostawiają na sam koniec, tośmy się dzisiaj przekonali, że nikt nie chce opuścić tej sali, ale
referaty się skończyły. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za nie tylko uczestnictwo wykładowcom, ale wiernym słuchaczom, za to, że wytrwali do późnego popołudnia. Dziękuję serdecznie i myślę, że Państwo Czaplińscy zaproszą nas pewnie na przyszły rok. Bardzo proszę. Ja już zapraszam. Dziękujemy Państwu Przewodniczącym. Oczywiście zapraszamy na przyszły rok. Zapraszamy tym slajdem nawet, 23 listopada 2019. Już data jest żelazna i tutaj też, w tym miejscu, bo to miejsce jest przyjazne, myślę, dla wszystkich. Dziękujemy bardzo Państwu, że zechcieliście do nas przyjechać. Życzymy dobrej drogi. I na koniec, że tak powiem, napijcie się Państwo wina na naszym stoisku, znaczy w sekretariacie, nie na naszym stoisku, przepraszam bardzo, na drogę, bo tam jest, że tak powiem, taka możliwość. Tak, mogą oczywiście. Ale nie mogą dzisiaj jechać, mogą być, ale muszą zostać jutro. Ale hotel ma miejsce, nie ma problemu. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.